jesteśmy cały czas w objęciach świętowania, w objęciach święta 15-lecia klubów Tygodnika Powszechnego, które w tym roku tak sobie taki plan, taki tytuł zaplanowaliśmy, między wolnością a odpowiedzialnością. Mamy już za sobą debatę odpowiedzialność za Kościół. Teraz wkraczamy w dyskusję zatytułowaną odpowiedzialność za słowo. Przypominam, że współorganizatorami tych debat są kluby Tygodnika Powszechnego i Fundacja Konrada Adenauera, która to nasze świętowanie w większości nam sfinansowała. Debatę poprowadzi nasza koleżanka klubowa, pani Angelika Szelongowska-Mironiu, którą tutaj bardzo serdecznie witam. Angelika jest psycholożką, psychoterapeutką systemową, która pracuje z młodzieżą, dorosłymi, rodzinami i parami. Publikuje na stronach Deonu, gdzie prowadzi blog Katolwica i Mąż. Pisze także do Więzi, Kontaktu. Jest autorką książki Żelbeton o rzeczywistości polskich blokowisk. I poprowadzi spotkanie, może w kolejności alfabetycznej, z ojcem Maciejem Biskupem, przeorem klasztoru łódzkich dominikanów, panem redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego Piotrem Mucharskim i panem redaktorem Tomaszem Terlikowskim. Oddaję ci głos. Ja podobno mam dość donośny głos, także mikrofon być może wcale nie będzie niezbędny, ale skoro jest, to skorzystam. Naszym dzisiejszym tematem jest odpowiedzialność za słowo. I tak pomyślałam sobie, że może warto by było to spotkanie rozpocząć od takiej próby w ogóle zdefiniowania tego pojęcia. Zatem wydaje mi się, że na początku chciałabym zapytać, czym zdaniem panów, zdaniem ojca jest ta odpowiedzialność za słowa. Jak ją panowie rozumieją i gdzie ona w Kościele i w rzeczywistości polskiej społecznej się przejawia, a gdzie się przejawiać powinna? No dla mnie osobiście, o sobie jakoś gdzieś wcześniej myślałem o tej odpowiedzialności za słowo, więc jako kaznodzieja, czyli brat zakonu kaznodziejskiego, myślę, że to jest pytanie, które powinno mi towarzyszyć każdego dnia. Ale wyjdę w taki sposób biblijny, tak, że no jeżeli wiara rodzi się ze słuchania, czyli wiara rodzi się z usłyszenia słowa, to ta pierwsza podstawowa warstwa odpowiedzialności za to słowo to jest, że ktoś chce do mnie wypowiedzieć słowo, że tym pierwszym jest Bóg, który chce się ze mną skomunikować, który chce powiedzieć do mnie słowo, więc taka odpowiedzialność za to, żeby tego daru nie utracić. I tu mi się zaraz przypomina oczywiście historia z Samuelem, tak, i Helim, gdzie właśnie Bóg zwraca się do Samuela. Samuel jeszcze na początku nie wie kto, ale potem, kiedy już wie, że to jest Bóg, to potem jest takie słowo, w zależności oczywiście od tłumaczenia w Biblii ekumenicznej jest, że nie pozwolił, żeby żadne słowo spadło na ziemię. I to jakby ta najważniejsza taka warstwa tej odpowiedzialności za słowo, że słowo jest w ogóle czymś niesamowitym, że jak sobie uświadomię sobie, jak sprawiająca bycie spełnionym człowiekiem jest to, że ktoś się do mnie chce zwrócić, że ktoś chce wejść w kontakt ze mną, że chce się ze mną skomunikować. I w ogóle samo pojęcie skomunikowania się, tak, że skomunikowania się ze sobą, skomunikowania się z innymi, że to jest jakieś wydarzenie bardzo pozytywne, szczęśliwie czyniące mnie kimś spełnionym, więc jakby ta odpowiedzialność nie jest czymś, nie jest dla mnie czymś, jakbym powiedział, jakimś trudem. Oczywiście trudem jest, ale wpierw nie widzę trudu, tylko widzę jakby taką radość, tak? To znaczy, że,
że spotkania się ze Słowem Pana Boga, ale też i Słowem drugiego człowieka. Dla mnie tutaj bardzo ważny taki wątek, który gdzieś myślę od początku mojego kapłaństwa, a w przyszłym roku już będzie 25 lat, to od początku gdzieś bardzo ważne dla mnie było sformułowanie świętego Justyna, filozofa, męczennika, pisarza starochrześcijańskiego, który mówił o pojęciu logos spermatikos, o zalążkach słowa. Tak? I jak sobie tak myślę, jak Pan Bóg mnie prowadzi przez całe moje życie dominikańskie, to właśnie prowadzi mnie do tej odpowiedzialności słowa, które nie tylko jest w tej warstwie najbardziej oczywiste, że Bóg się do mnie zwraca w Słowie Bożym, tak? I w spotkaniu ze Słowem jako kaznodzieja, jako chrześcijanin, ale także w tym Słowie, które jest ukryte w każdym człowieku. I ta odpowiedzialność za Słowo dla mnie to jest odpowiedzialność za to, żeby usłyszeć każdego. Oczywiście wiadomo, że fizycznie to jest niemożliwe, ale żeby zrobić jak najwięcej i żeby tutaj być naprawdę zatroskanym i być uważnym, tak? To też w ogóle w liturgii wschodniej, jak zbliża się Ewangelia, diakon mówi: bądźcie uważni. To jest oczywiście takie sformułowanie techniczne troszkę, ale ono też jest, ma wymiar taki duchowy i ludzki, to znaczy być uważnym na słowo, tak? Czyli być uważnym na człowieka, to tak naprawdę być uważnym na jego słowo. On chce swoją jakąś historię mi opowiedzieć, ma jakąś swoją narrację. Tą narrację, którą chce w sposób sobie właściwy, ze swoją własną jakąś mniej lub bardziej umiejętnością wyrazić to słowo, ale że chce być usłyszany. Że chce być usłyszany i dla mnie odpowiedzialność to jest właśnie taka uczenie się takiej uważności na słowo. Co to w konkrecie też znaczy, to mogę, nie wiem, potem, żeby też może teraz na początku nie przedłużać, czy jeszcze może powiedzieć. Ja osobiście się zasłuchałam, także chętnie bym usłyszała, co by to oznaczało w praktyce. Być może to będzie jedna z cenniejszych części to, tak, znaczy myślę, że to, co jakby w ostatnim czasie jakby dla mnie jest szczególnie ważne, ta uważność, tutaj już to było na pierwszej debacie, wątek się pojawił, więc trzeba go kontynuować, to są osoby skrzywdzone w Kościele, tak, osoby zranione. Dla mnie ostatni rok to były najtrudniejsze rekolekcje w życiu i czas najtrudniejszej odpowiedzialności właśnie za to słowo, czyli za tą uważność, żeby usłyszeć te osoby skrzywdzone i to jeszcze skrzywdzone przez mój zakon, przez moją prowincję, tak, przez moją wspólnotę, bo nie chcę tutaj tylko tego zrzucić na swojego współbrata, tylko wiemy dokładnie, że jeszcze bardziej krzywdzące, może nie bardziej, ale dokrzywdzające były to milczenie czy ten brak uważności ze strony naszej prowincji. Więc jakby dla mnie ten rok był takim czasem bardzo konkretnego uczenia się takiej uważności na tą narrację osób skrzywdzonych w Kościele i bardzo konkretnych osób. Tak? Ja przez ten rok, niecały oczywiście, byłem jednym z braci, który towarzyszył tym osobom skrzywdzonym i to też było dla mnie takie bardzo ważne uważanie też na siebie, żeby czasem nie podejść do tego towarzyszenia w sposób taki kaznodziejski, moralizatorski, tylko naprawdę nauczyć się słuchać. To znaczy, że bardzo mocno się pilnowałem i pilnowałem tego, żeby towarzysząc tym osobom, nigdy im niczego nie doradzać, nigdy im niczego nie podpowiadać, nie narzucać tym bardziej, tylko jeżeli chciałby skorzystać z jakiejś mojej rady, czy jakiegoś, chciałby usłyszeć jakąś odpowiedź na jakieś pytanie, które je nurtowało, te osoby, to wtedy coś mówiłem, ale nigdy nie wychodziłem z inicjatywą, nawet zwłaszcza w tym ostatnim takim okresie, kiedy nasza prowincja przygotowywała umowy i wtedy było bardzo dużo takich napięć i było wiele osób towarzyszących z jednej, z drugiej strony i doradzających. I też ta w naszej grupie siódemki braci też pojawiła się jakby taka też silna pokusa, ja to widzę ze swojej perspektywy, to mówię, takiego jakby też pewnego doradztwa,
które mi się wydawało, że jest też, mogło być taką pokusą odebrania nawet w małej cząstce podmiotowości tych osób skrzywdzonych. Więc uważałem, że moim zadaniem nie jest doradzanie w żaden sposób, że mogą wybrać, nie wiem, że mogą skorzystać z takiego pełnomocnika, czy z takiego prawnika, czy pójść w tą stronę, że dla mnie było bardzo ważne, żeby szanując ich podmiotowość, naprawdę słuchać tylko. To było tylko moje zadanie. To znaczy, skoro my jako Dominikanie przez 20 lat tych osób nie słuchaliśmy, to moim nawróceniem jest to słuchanie. Zresztą to też jakby w konkrecie jest to, co kiedyś swego czasu biskup koadiutor Adrian Galbas powiedział, że Kościół w Polsce nauczył się przemawiać, czas, żeby nauczył się słuchać, tak? I to dla mnie ta konkretna sytuacja. A druga to osoby LGBT, tak? To znaczy, że jakby to jest dla mnie jakby w ostatnim czasie bardzo ważne, żeby te osoby usłyszeć, być na nie uważne, na ich narrację, jakoś im towarzyszyć. I widzę też już tego owoce. Bardzo się ostatnio ucieszyłem, kiedy mieliśmy wizytację prowincjała w naszym klasztorze i jego socjusza, i kiedy socjusz, wiedząc, że ja mam jakieś kontakty z Wiarą i Tęczą i z innymi różnymi środowiskami LGBT, jakby chciał się ze mną o tym rozmawiać, też poradzić się, żeby myśleć na poziomie też prowincjalnym o to, w jaki sposób my jako Dominikanie w Polsce moglibyśmy towarzyszyć tym osobom. Ale to towarzyszenie jakby mi się właśnie bardzo mocno kojarzy z uważnością na słowo, czyli z tą odpowiedzialnością za słowo. To może. Z tym słuchaniem to jest trochę tak jak w psychoterapii, że ona zaczyna się w ogóle od usłyszenia tej drugiej osoby, tego co ona ma nam do przekazania. Także wydaje mi się, że to jest szczególnie istotne w tym kontekście osób, które zostały zranione w kościele. Myślę, że możemy zapytać kolejnego naszego panelistę o to, czym jest ta odpowiedzialność za słowo. Można oczywiście zacząć od Lewinasa, to jest taki element tego, czym jest mówienie i w związku z tym, czym jest słuchanie i czym jest słowo, nie, jak ono rani, ale może nie... To są oczywiście bardzo ważne słowa, natomiast może spróbujemy przejść do praktyki tego, co się dzieje. Ja bym powiedział, tak najogólniej, kiedy mówimy o odpowiedzialności za słowo, to bardzo często mówimy o mediach. To jest dość oczywiste. I zostawię na razie pytania o hejt, o fake newsy, chociaż pewnie do nich wrócimy. Zacznę od czegoś innego. Bardzo charakterystyczną rzeczywistością jest to, że nasze słowa, mówię o dziennikarzach, mówię o liderach opinii, mówię o politykach, coraz częściej służą wyłącznie budowaniu jednego plemienia. To znaczy zasady, reguły moralne, nawet powiedziałbym takie estetyczne kryteria przykładamy wyłącznie do innych. Służą nam one do tego, żeby móc wygodnie rozliczyć innych. To, co powiedział tutaj ojciec Maciej o osobach zranionych w kościele, ja się mogę tylko podpisać, tak? To znaczy nie ma o czym dyskutować. No ale od dwóch dni Polska żyje ujawnionym już i szczegółowo dość opisanym przez Wirtualną Polskę skandalem w tygodniku Newsweek. I to nie tylko dotyczącym skandalem redaktora naczelnego, ale jak się okazuje, wszystkie służby HR-owe tego koncernu zareagowały dokładnie tak samo jak polscy biskupi. I dokładnie tak samo jak Stolica Apostolska. Proszę zwrócić uwagę, sprawa była zgłaszana wielokrotnie i nie robiono z nią nic. Ostatecznie, kiedy zdecydowano się zrobić, ja zostawiam na boku, ja nie chcę formułować żadnych opinii, dlaczego zareagowano akurat teraz, a nie kiedy indziej, co się takiego wydarzyło, czy ta sprawa była pretekstem. Jeżeli była tylko pretekstem do zwolnienia, to jeszcze gorzej. Znaczy to jakby to jeszcze gorzej świadczy o firmie. Ale jeśli nie była, no to pytanie, dlaczego akurat teraz, a nie wcześniej. Ale nawet kiedy to zrobiono, zachowano się dokładnie tak samo jak Stolica Apostolska w sprawie polskich biskupów. To znaczy odwołano, ale nikt nie poinformował o tym, dlaczego,
jakie były powody, co się z tym wiąże i tak dalej. I teraz proszę zwrócić uwagę, kiedy... A tak się akurat złożyło, że Wirtualna Polska w zasadzie no, w ciągu ostatniego miesiąca ujawniła dwie sprawy. Jedną była straszliwa sprawa w DPS-ie w Jordanowie, a drugim była sprawa w tygodniku Newsweek. I kiedy ujawniono sprawę w DPS-ie, jedna strona bardzo mocno eksplikowała zasady i normy, które trzeba respektować. W tym przypadku uczciwie trzeba powiedzieć, to nie chcę powiedzieć, że tu tylko jedna strona eksplikowała, obie strony eksplikowały, ale pojawiło się naprawdę bardzo wiele wypowiedzi lekceważących przemoc, mobbing. Te nazwiska można wymieniać, no, moim ulubionym jest stwierdzenie pana mecenasa Giertycha, który raczył był powiedzieć, że on też kiedyś był u Lisa i też na niego Lis nakrzyczał. No ale on się nie różni, bo on się nie popłakał. No, poziom żartu bliski gleby. Ale było więcej takich wypowiedzi. To nie jest jedyna taka wypowiedź. I teraz podkreślę jeszcze raz, to nie jest tak, że wszyscy bronią, po jakiejś stronie, że wszyscy bronią Tomasza Lisa. Tak nie jest, ale jakby to powiedzieć, widzimy, jak łatwo jest pewne reguły stawiać wobec jednych, o wiele trudniej jest stawiać wobec swoich. I to jest jakby pierwszy wymiar, o którym chciałem powiedzieć przy okazji odpowiedzialności za słowo. Drugi wymiar, także trudny, to jest pytanie o... o coś, co się tak ładnie nazywa narracją, opowieścią, czyli o tym, co sobie serwujemy w mediach bardzo często, tak? To znaczy, ja mam jeszcze w tej chwili trochę taką nietypową sytuację, że czasami uczestniczę w obu bańkach. Znaczy jeszcze moja dawna bańka mnie jeszcze zupełnie nie wykleła, tak bym powiedział, w związku z tym jeszcze w niej uczestniczę, mniej lub bardziej. Jeszcze czy nie jeszcze zobaczymy, tak bym powiedział. Dopóki można, to trzeba próbować. I dramat polega na tym, że kiedy się czyta te dwie narracje, to one jeszcze 10 lat temu różniły się interpretacją. Znaczy, no, przyznawaliśmy rozmaitym opowieściom różne interpretacje, ale co do no, przynajmniej podstaw w rzeczywistości, mieliśmy jakąś zgodność. Znaczy, coś się wydarzyło, a coś się nie wydarzyło. Tak różnie to interpretujemy, różnie do tego podchodzimy, ale co do no, takiego zupełnie podstawowego tego, że coś się wydarzyło, mieliśmy zgodność. W tej chwili ta zgodność już nie istnieje. W dużej mierze jest tak, że o jednych faktach mówi się w jednej, tu cudzysłów, bo to niekoniecznie jest tylko jedna bańka czy jedno plemię, ale i znowuż to niekoniecznie jest tylko jedna strona, ale o jednych faktach mówi się po jednej stronie, a o drugich mówi się po drugiej. I te dwa światy różnią się już nie interpretacją faktów, tylko w ogóle tym, o których faktach, o których wydarzeniach, o których sprawach mówimy, a o których nie mówimy. No co rodzi oczywiście sytuację, w której nie masz nawet możliwości spotkania na płaszczyźnie rzeczywistości, to znaczy, bo to już nie jest tylko kwestia tego, jak interpretujemy. Nie możemy się cofnąć do momentu przedinterpretacyjnego, bo nie wiem, 2 lata temu Gazeta Wyborcza publikowała taką serię tekstów o skandalach seksualnych w Kościele, bardzo dobrze udokumentowanych, bardzo precyzyjnie opisanych. Tylko o nich to nie jest tak, że odrzucano ich istnienie, odrzucano tą rzeczywistość, na przykład nie wiem, w środowisku Gazety Polskiej czy w TVP. O tych tekstach w ogóle nie mówiono, to znaczy ich nie było. Ojciec Maciej mówił o sprawie ojca Pawła M. No to ona była transmitowana na żywo w TVN-ie, TVN24 i w Polsat News, ale nie była w ogóle omawiana poza redakcją katolicką Telewizji Polskiej. W Telewizji Polskiej, z punktu widzenia Telewizji Polskiej, tego tematu nie było. Znaczy, no to jak go nie było, no nie można dyskutować, czy on był zrobiony źle,
czy dobrze. No po prostu go nie ma i to jest jakby drugi wymiar i trzeci wymiar odpowiedzialności za słowo. To jest coś, co też się wydarzyło jakoś, nie chcę powiedzieć, no w ostatnich latach się wydarzyło. To jest to, że to ładnie pisze Lejkow w takiej swojej fundamentalnej książce, debata nam się zmoralizowała. To znaczy lat temu 15, jak się różniliśmy, czy 20, po pierwsze cały czas się naparzaliśmy, to jeszcze 15 lat temu, nawet w internecie było widać. To znaczy wszyscy wszystkich cytowali, uczciwiej, mniej uczciwiej, ale przynajmniej coś się działo, znaczy to ludzie się wzajemnie czytali, tak? To znaczy tam i no, używało się już czasem ostrych słów. Ja nie chcę powiedzieć, że to była łagodna debata. Nie, ja też używałem ostrych słów. Nie, byłbym nieszczery, jakbym powiedział, że nie robiłem tego. Ale coś się działo. Natomiast w tej chwili to poszło o wiele dalej i my już nawet nie zakładamy, bo kiedyś to było tak, różnimy się, to znaczy, że ktoś, jak ktoś miał dobre samopoczucie, to zakładał, że druga strona się myli. No, ja mam rację, to druga strona się myli. No, to jest dość naturalne. No, myli się mniej lub bardziej, może ja się trochę mylę. Ale sformułowanie, że ktoś się myli, nie jest oceną moralną. Jest to najwyżej oceną poznawczą. Można być bardzo dobrym człowiekiem i w jakichś kwestiach się mylić, a w innych mieć rację. W tej chwili bardzo często, szczególnie na poziomie takiej debaty bardzo medialnej, ale to się niestety przenosi także na poziom szczególnie mediów społecznościowych, które są pod tym względem absolutnie dramatyczne. My już nie mówimy, że ktoś się myli. Coraz częściej mówimy, że ktoś kłamie. Czyli przypisujemy jego pomyłce element złej woli, element moralny. No i jak ktoś kłamie, no to już zasadniczo nie jest dobrym człowiekiem. To jest oczywiście pewne uogólnienie, może być dobrym człowiekiem i robić coś złego, ale ja teraz mówię o takim odbiorze emocjonalnym. No jak ktoś kłamie, to jest kłamcą. Jak jest kłamcą, to nie jest dobrym człowiekiem. No o czym mamy rozmawiać z kłamcą? No, z kłamcą się nie rozmawia. Kłamcę trzeba przywołać do porządku. I skutek jest taki, żeby nie było obie strony tak robią. Znowuż te bardzo ogólne dwie strony. Ja nie chcę teraz mówić, że są tylko dwie, ale obie strony tak robią. To nie jest tak. Jedna mówi, premier jest największym notorycznym kłamcą, druga odpowiada, Donald Tusk regularnie kłamie. To jest oczywiście, można powiedzieć, wyłącznie fraza polityczna, tylko że ona kształtuje nasze myślenie. Znaczy, nie myli się, nie pobłądził, nie popełnił błąd, tylko kłamie. I to jest już sformułowanie, które rzeczywiście no, w zasadzie w tych trzech punktach zabija albo bardzo utrudnia możliwość odpowiedzialnego porozumiewania się słowami. No i oczywiście czwarty element, najbardziej i najczęściej omawiany, to jest oczywiście kwestia tego, że w tym obecnym, dość jednak dynamicznie się toczącym sporze w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych moralnym, etycznym, my bardzo często posługujemy się słowami, które inaczej rozumiemy. Znaczy pod tymi samymi słowami mamy inne znaczenie. Efekt jest taki, że oczywiście bardzo trudno nam się w związku z tym porozumieć, a jak jeszcze dodamy te trzy poprzednie punkty, to się staje bardzo trudne. I teraz powiedziałem, dlaczego jest trudno posługiwać się słowami, a co znaczy odpowiedzialność, to może później, żeby nie za długo. Ale wydaje mi się, że powiedział pan taką bardzo interesującą rzecz na temat milczenia, które się przebijało w tych dwóch punktach, o których pan mówił. I to milczenie mi się bardzo mocno wiąże z tym, co też było mówione o przemocy, że przecież przemoc tym milczeniem się karmi. Czasami to milczenie jest taką wręcz zmową, tak jak w toksycznej, w dysfunkcyjnej rodzinie. I tak jak pisała Karolina Korwin-Piotrowska, bardzo często jest tak jak chociażby w przypadku tej wspomnianej redakcji Newsweeka, że wszyscy wiedzą, tylko że z jakiegoś powodu bardziej opłaca się, bardziej korzystne jest to, żeby milczeć. To chyba też się wiąże z tą odpowiedzialnością. Teraz też nie wiem, od czego zacząć. Bo chciałem zacząć od słowa. Ale tak jak u świętego Jana, bo tego jakoś nie potrafię uniknąć, że szczęśliwie po polsku te pierwsze słowa Ewangelii, czyli logos tak naprawdę, są po prostu słowem.
I jak mnie pani pyta, co to znaczy odpowiedzialność za słowo, to ja przede wszystkim pytam siebie, co to znaczy odpowiedzialność za to słowo, które tam pada na początku, którego jesteśmy, jak to powiedzieć, powiernikami, stróżami. I wszystko, co potem z naszych słów ma wynikać, jakoś się wiąże z tym pierwszym zobowiązaniem, czyli ze słowem, które było na początku, jakoś jako ostateczny sens przenika świat, oświetla duchem jego materię, jest Chrystusem i to jest to słowo, za które przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni, a potem są wszystkie inne słowa. Słowa, które ożywiają, ale może ważniejsze w tym wszystkim, w tej naszej mowie jest jakby taki powrót późny świadomości, przecież myśmy się naczytali Klemperera i różnych innych książek o języku, który zabija. Języku, który niesie śmierć po prostu. Języku, który nie jest bezkarny. Języku, który zaczyna, słowa, które zaczynają się niewinnie, a potem się tak toczą, przechwytywane przez kolejne siły i na końcu niosą śmierć po prostu. I to jest taki dziwny moment, kiedy my sobie uświadamiamy w tym podzielonym do bólu kraju, że nie jeden moment przegapiliśmy sami, kiedy to zło w słowach się rodziło, to mordercze zło w słowach. Bardzo dziwne to jest taki rodzaj cofnięcia taśmy, odtworzenia sobie, a kiedy myśmy sobie na to pozwolili, a kiedy usłyszeliśmy to u innych, wydawało się niewinne, a po tych wszystkich latach wydaje się już nie do wygaszenia, nie? Znaczy na pewno, jak teraz przechodzę na ten poziom, który pan Tomasz jakby... Jestem z mediów, więc mnie to żywo interesuje i dotyka, nie? Czy takie poczucie, że ja żyję w świecie, w którym umarła opinia publiczna. Opinia publiczna, czyli miejsce, w którym my się wymieniamy słowami i siebie słuchamy. I ta opinia publiczna, coś, co w ogóle jest, jakby to nazwać, jak nie ma opinii publicznej, to jest dom z cegieł, ale bez zaprawy, nie? Czyli całe to lepiszcze, to, co nas ze sobą wiąże, zbliża, że to się jakoś rozsypuje, leżą takie kupy cegieł i na siebie wzajem wykrzykują albo siebie obrzucają tymi słowami. To jest moment dlatego trudny, że ja nie potrafię o nim pomyśleć jako o momencie odwracalnym. I też nie potrafię wymyśleć nowego sposobu życia w tym świecie, który by świat, którego ja chcę, ocalił i go przywrócił, przy pomocy słów chociażby. Bo te słowa, które wypowiadamy, one wybrzmiewają w naszych bańkach, w naszych takich uzgodnionych światach, nie przenikają do innych światów, nawet nie mają kanału, żeby tam dotrzeć. A często padają tam kamieniem. No. To nikt tu nie jest bez winy, więc ja mam takie właśnie gorzkie doświadczenie, ono jest jeszcze wzmożone tym, że wojna przestała być metaforą, a pokój przestał być taką mdłą, czczą i naiwną przesłanką czy życzeniem, tylko stał się czymś jakby ostatecznie i bezwzględnie potrzebnym. Tylko nikt nie wie, jak go przywrócić. Powiedział pan o tych słowach, które zabijają, o słowach, które są w stanie odebrać życie. Ja mam takie poczucie,
że my w Kościele bardzo często, i nie tylko oczywiście w Kościele, bardzo często posługujemy się taką retoryką wojenną, taką terminologią oblężonej twierdzy. I mam do Państwa takie pytanie, jak Państwa zdaniem to jest? Skąd się to bierze i w jaki sposób to wpływa na Kościół i na całe społeczeństwo, że my jesteśmy tak mocno związani z tą wojenną, bitewną retoryką w Kościele i nie tylko oczywiście. Ja zrobię teraz rzecz straszną, bo ja myślałem, że to będzie pierwsze pytanie i miałem wtedy chytry plan, że wreszcie zrobię dwie rzeczy straszne, jedną miłą. Dwie rzeczy straszne, to znaczy, że pierwszy zabiorę głos, czego nienawidzę robić po prostu, nie znoszę, ale to na szczęście jest drugie pytanie, więc już to jest mniej w moich ustach okropne. Drugie brało się z czegoś, co już troszkę, ta druga rzecz okropna. Nie znoszę takich panelistów, którzy, znacie państwo ten typ, przychodzi facet na debatę, przeważnie to jest facet. I na pierwsze pytanie mówi tak, a przepraszam, ja nie mam nic do powiedzenia, przypadkiem się tutaj się znalazłem. Zostałem zaproszony, ale to może oddam głos kolegom, bo oni na pewno coś ciekawszego mają do powiedzenia. No to jest coś takiego, ktoś sobie robi takie wredne alibi, potem wysłucha kolegów i zaczyna błyszczeć na ich tle. Ja kompletnie nie mam tego zamiaru, ale rzeczywiście błyszczeć w szczególności. Ale rzeczywiście, kiedy w tych pytaniach zadanych przez panią znalazłem pytanie o źródła mowy nienawiści i tam pada ta metafora, która jest kluczem do wszystkiego, czyli oblężona twierdza. Ja się w tym sensie poczułem bezradny, już raz dzisiaj państwu powiedziałem, że jestem bezradny, tu też jestem bezradny, bo mam wrażenie, że właściwie wszystkie diagnozy dotyczące polskiego kościoła, nie tylko polskiego kościoła, ale w ogóle polskości jako takiej, wszystkie diagnozy słuszne, które ja miałem na podorędziu i to tak opowiedzenie, co to znaczy ta oblężona twierdza, to pół godziny może zająć. Druga diagnoza, no to są ludzie z kryjówek Tischnera, już takie psychologizujące, też bardzo słuszne, też na pół godziny. O potrzebie dialogu, trzecia diagnoza i dlaczego jest niemożliwy, też bardzo słuszne. Wszyscy to wiemy od 30 lat. Ja miałem takie poczucie, że tu nie ma kokieterii, że albo ten język umarł, albo rzeczywiście, bo powinno być tak, że diagnoza, tak na przykład te trzy, które powiedziałem, kiedy zostaje wypowiedziana, to ona jakoś odczarowuje ten diagnozowany świat i uruchamia jakiś proces, jakiś rodzaj wyzwolenia, wyjścia z tego. A ja mam wrażenie, że my w tym tkwimy po prostu. I to się tak toczy. I jak oblężona twierdza tłumaczona PRL-em, zaszłościami historycznymi, Bóg wie czym jeszcze, była oblężoną twierdzą, tak ciągle jest. I co z tego? I teraz w tej komfortowej sytuacji, z pozycji bezradności, pomyślałem sobie, jaka ulga, że jestem z ludźmi, których tak szanuję, jak ojciec Maciej i pan Tomasz, i posłucham. Bezradność może być uwalniająca. Myślę, że to też warto jest mieć na uwadze. Zdejmuje pewien ciężar, który nosimy. Teraz ja powinienem powiedzieć, że jestem bezradny. Ale ja powiem co innego. Proszę zwrócić uwagę, że zaraz przejdę do samego kościoła, ale że poczucie krzywdy, że jeżeli tworzymy bańki i plemiona, to poczucie krzywdy, bycia skrzywdzonym, bycia w mniejszości, bycia zranionym jest idealnym lepiszczem. I tym lepiszczem posługują się wszyscy. Kłopot polega na tym, tu od razu zastrzegam, to nie zawsze jest tak, że słowa nie ranią. Ranią, zabijają i mogą niszczyć. Ale dochodzimy do takiego momentu czasem, że już samo posiadanie innej opinii jest dla nas raniące. Tak? To znaczy, to szczególnie dobrze widać w mediach społecznościowych, które nas jakby przyzwyczajają do tego, że jesteśmy cały czas emocjonalnie zaspokajani przez to, że się ludzie z nami zgadzają. W związku z tym, jak ktoś pisze coś, z czym się z nami nie zgadza, no to to jest atak na mnie. To nie jest po prostu opinia, która jest odmienna od mojej,
żeby nie było wątpliwości, ja reaguję tak samo, ja nie opowiadam o innych, ja mówię też o sobie. To jest atak na mnie. Jak ktoś mnie atakuje, no to trzeba go albo mu odpowiedzieć tym samym atakiem, albo po prostu go zbanować, co jest bardzo wygodną sytuacją. I to jest jakby pierwsza rzecz. Niestety poczucie krzywdy, poczucie bycia mniejszością, poczucie bycia atakowanym przez innych jest bardzo wygodnym elementem tworzenia bańki. A bańka jest bardzo wygodnym modelem sprzedania produktu. W związku z tym z tej perspektywy, i tu się zgadzamy, nie ma jakby prostego wyjścia poza ten mechanizm. To znaczy wszyscy już gramy tym samym mechanizmem. To znaczy wychodzi ktoś z Ordo Iuris i mówi, czy wczoraj była konferencja prasowa Solidarnej Polski, która mówiła, my, konserwatywni katolicy, jesteśmy w mniejszości, jesteśmy atakowani, musimy stworzyć mechanizm obrony. Mariusz Dzierżawski zbiera pieniądze na swoją działalność poprzez mechanizm, znowu zaatakowano naszą furgonetkę, co oznacza, że jesteśmy w mniejszości. I jakby i w ten sposób to funkcjonuje. Znaczy, to nie funkcjonuje po jednej stronie, tak funkcjonują w ogromnej większości bańki, bo taki mechanizm nam, znaczy chciałem powiedzieć, nam zafundowano, oczywiście sami w nim uczestniczymy, sami się na niego zgadzamy, ale on jest też naturalny emocjonalnie. Niestety tak to szczególnie w tych światach, w których jedną dużą tożsamość zastępują te małe właśnie, te takie rozczłonkowane, często tylko przyjmowane jako maski. Na Facebooku czy na Twitterze można zrobić wszystko i nikt tego nie sprawdzi w dużej mierze, to ten mechanizm działa bardzo skutecznie. I to jest jakby pierwszy wymiar. Drugi wymiar, ja się często zastanawiam, na czym polega fenomen arcybiskupa, którego mój były już proboszcz określał mianem proroka. Zawsze jak o nim mówił, to mówił prorok Marek. To nie jest człowiek, który nie ma wiedzy. To nie jest człowiek, który nie potrafił, przynajmniej ja zakładam, że jak potrafił, to potrafi również analizować rzeczywistości. Nie chcę wchodzić w te kategorie złamany, niezłamany, nie wiem. Natomiast z jakiegoś powodu prawie w każdym kazaniu mamy podpunkt publicystyczny. Mamy czystą publicystykę, taką powiedziałbym, w zasadzie do przedrukowania na jednym z portali longiem. Nawet nic nie trzeba by zmieniać. Idealnie by się wpisało jako tekst publicystyczny. No przecież ksiądz arcybiskup doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie ten fragment zostanie zacytowany. Choćby wcześniej zacytował Lewinasa, nikt by tego nie cytował. Nie cytuję już, ale nawet gdyby, to nikt Lewinasa by nie zacytował. Wszyscy by zacytowali ten fragment publicystyczny. I tak dziw, że nie wszystkie cytują. Byłem na przykład zaskoczony, że ostatnio nikt nie cytował fragmentu, wszyscy się skupili na Tusku, a nie zacytowano fragmentu o tym, że mieliśmy okupację hitlerowską, sowiecką i jakąś trzecią. I nikt nie zadał pytania, jakiej trzeciej okupacji podlegamy. No to jest, ale to jest jednak dość ciekawe pytanie, no to znaczy, kto nas teraz okupuje. Nie? Ale tego nie zadano, no bo to już jakby... Ale zostawmy złośliwości wobec księdza arcybiskupa. I teraz dlaczego on to robi? Tak? Znaczy, jaki jest powód? I ja teraz spróbuję zrekonstruować to, jak ja rozumiem księdza arcybiskupa. On by się oczywiście z tym absolutnie pewnie nie zgodził z tą rekonstrukcją. Ale ja rozumiem w ten sposób. Sam ksiądz arcybiskup zauważył, że w porównaniu z tym momentem, kiedy Kościół w Polsce był potęgą, a był, emocjonalną, instytucjonalną, duchową, to Kościół w tej chwili jest w pozycji dużo słabszej. Ja już nie mówię o statystykach seminaryjnych, o statystykach innych. Zachował wpływy instytucjonalne, szczególnie polityczne, natomiast we wszystkich innych kwestiach stał się słabszy. A nawet, i to zdecydowanie słabszy, a nawet w politycznej stał się zdecydowanie słabszy, bo w latach 90. i 2000. jak się politycy nie mogli dogadać, to któryś z biskupów mówi, chodźcie, chodźcie tutaj, przyjedźcie do mnie, spotkamy takie spotkanie. Mógł być arcybiskup Gocłowski, albo Damian Zimoń, arcybiskup, albo ktokolwiek inny. Oni się zjeżdżali i dyskutowali u niego. Mógł to być również Sławoj Leszek Głódź, tak?
W tej chwili, jeśli biskupi gdzieś jadą, to tam, gdzie ich politycy zaproszą, a nie tam, gdzie oni zaproszą polityków. To jest istotna różnica. I teraz zakładam optymistycznie, mogę się mylić oczywiście, że ksiądz arcybiskup zobaczył tą słabość i uznał, że najlepszą metodą zebrania tych, którzy zostali. Ja teraz zostawiam na boku na chwilę, czy to jest dobra metoda, tak? Moim zdaniem nie jest dobra z różnych powodów, ale że najlepszą metodą zebrania tych ludzi jest powiedzenie: jesteśmy oblężeni, jesteśmy skrzywdzeni, jesteśmy nieustająco atakowani, bo to rzeczywiście jednoczy ludzi wokół pewnej sprawy. I to jest optymistyczne założenie oczywiście, że ksiądz arcybiskup przeprowadził taki proces myślenia i w związku z tym przyjął takie wnioski. I one są błędne, moim zdaniem, ale przynajmniej są jakieś. No, pesymistyczny jest taki, że ksiądz arcybiskup jest absolutnie człowiekiem oderwanym od rzeczywistości i w ogóle nie wie, że są jakieś problemy. No, to jest pesymistyczne założenie. Ale to jest metoda, która bardzo wygodnie pozwala prowadzić politykę. Ona nie pozwala prowadzić ewangelizacji, ona nie pozwala wychodzić do tych, którzy nawet niekoniecznie są poza. Po prostu się nie odnajdują w tym paradygmacie politycznym. Natomiast skutecznie pozwala jednoczyć się politycznie wokół jakiejś sprawy. No niekoniecznie wobec osoby Jezusa Chrystusa, ale na pewno wokół jakiejś sprawy. I z tej perspektywy to jest coś, co jest oczywiste. I kończąc już bezpośrednio, odpowiadając na pytanie o tą wojskową, wojenną retorykę, ona jest też bardzo wygodna, no, tylko w tej chwili ona się oczywiście kompletnie zużyła, bo nie jesteśmy już w sytuacji, w której sobie możemy porozmawiać o wojnie, tylko jesteśmy w sytuacji, w której mamy wojnę. I wiemy, że metafizyka wojny, estetyka wojny, mistyka wojny to są wszystko bardzo ładne rzeczy, to znaczy fajnie się o nich czyta. To naprawdę. No, można o tym fajnie poczytać, natomiast w praktyce to są ludzie, którzy mówią o tym, że 60% moich kolegów z mojego oddziału już nie żyje, a dalszych 30% jest inwalidami do końca życia. Mówię teraz tylko o inwalidztwie, o brakach, o niepełnosprawności fizycznej, bo wszyscy pozostali są również do pewnego stopnia emocjonalnie, nie? Niesprawni. Więc oczywiście no w tym momencie cała ta retoryka, można ją było stosować, ja też ją stosowałem, też żeby nie było żadnych wątpliwości, to ona była wygodnym narzędziem opisywania do momentu, kiedy mogliśmy ją traktować jako analogię do czegoś, co w zasadzie nam nie grozi. To znaczy, bo nie ma niebezpieczeństwa, tak nam się wydawało. Myślę, że jakbyśmy się tu spotkali rok temu i ktoś by zadał pytanie, czy w naszej części Europy wybuchnie wojna, no to wszyscy byśmy się postukali w głowę, znaczy traktowalibyśmy, no wojnę mamy cały czas, bo przecież PiS, PO, otwarci z zamkniętymi, to była wojna. No w tej chwili wiemy, że to już jest coś, co jest bardzo realne i ma bardzo realne ofiary, więc rzeczywiście w tej chwili jest dużo trudniej sensownie ten język stosować, natomiast on nadal jest wygodny, to znaczy politycznie budowanie swoich oddziałów przez narrację, inni nas atakują, a my jesteśmy ofiarą, bo to jest bardzo istotne. My mamy być zawsze ofiarą, nawet jak my odpowiadamy, no to jest ten mechanizm starszej wersji wojny sprawiedliwej, to jest wojna obronna, chociaż ofensywna, to znaczy chociaż my atakujemy, to atakujemy, żeby się potem nie musieć bronić. No to w tej chwili akurat to jest trochę trudniej. To jest walka o pokój, tak. W tej chwili to jest trudniejsze. Pozycja osoby atakowanej bywa taka bardzo korzystna, ponieważ usprawiedliwia wiele naszych działań, z którymi być może w innych warunkach ktoś nie mógłby się z przyczyn moralnych zgodzić. Także jest jakaś wygoda w byciu ofiarą, w byciu osobą pokrzywdzoną. To ja teraz użyję sformułowania, które w tym kontekście, w którym teraz jesteśmy, geopolitycznym, jest dosyć niewygodnym słowem, ale rozbrojenie, tak? Ale oczywiście ja w innym kontekście nie będę wchodził tutaj w tą dyskusję dziennikarską, bo dziennikarzem nie jestem, chociaż śledzę i nie będę też wchodził
w ten dyskurs w świecie polityki, ale bym wrócił do Kościoła, bo pierwsza debata była odpowiedzialność za Kościół i sobie jakby z tym łączę też, słysząc, co było w tamtej debacie. Ja myślę, że pewien problem z tą oblężoną twierdzą, jeśli chodzi o Kościół w Polsce, to sobie tak myślę pesymistycznie, że my jesteśmy trochę na nią skazani. Skazani, dopóki nie narodzi się na nowo inna postać Kościoła w Polsce. To znaczy, ja sobie myślę tak od strony takiej historycznej, że chrześcijaństwo do nas przyszło jako forma obrony. To znaczy, że my jako Słowianie, jako Polanie i tak dalej mogliśmy przetrwać, w przeciwieństwie na przykład do Łużyczan, tak, dzięki temu, że przyjęliśmy chrześcijaństwo. To znaczy, że chrześcijaństwo stało się formą obrony dla swojej jakiejś tożsamości, dla jakiejś swojej odrębności. I dlatego od samego początku jakby jesteśmy skazani, myślę, na właśnie taki obronny charakter chrześcijaństwa, co jeszcze jest dopełnione też przez słownictwo, na które też wczoraj jakoś tam zwróciłem uwagę, więź nawet wczoraj to wrzuciła mu jakiś tam wpis z Facebooka, że pojęcie kościoła, tak, z języka czeskiego kostel, czyli od castellum, czyli nie, od samego początku pojęcie kościoła u nas nie było to starożytne, czyli ten, który wychodzi, tak? To znaczy ten, który się rozbraja. Znaczy zobaczmy, że kościół rodzi się przez rozbrojenie. To znaczy, że apostołowie wychodzą nie tylko z Wieczernika, ale wychodzą ze tego swojego świata żydowskiego, wychodzą z tego swojego świata znanego, ażeby zwołać Kościół. To znaczy, że to zwołanie samo w sobie jest już rozbrojeniem. I myślę, że no właśnie to budowanie Kościoła, które też dzieje się w dialogu, w takim spotkaniu z drugim człowiekiem, tak? Bo dla mnie jakby no, mając w głowie nie pojęcie katolicyzmu, ale pojęcie katolickości, to jakby każde spotkanie moje z człowiekiem to jest doświadczenie Kościoła. Tak? Każde. Każdy, a więc w każdym spotkaniu jest budowanie kościoła i ja widzę, jak to dla mnie jest trudne, tak? To znaczy nawet z moim współbratem, z którymi my w naszym klasztorze na Zielonej naprawdę o wielu rzeczach rozmawiamy, dyskutujemy, to jest naprawdę dom, w którym żywo rozmawiamy, ale w którym te mechanizmy takie podstawowe lęku i tego castellum, no w każdym wychodzą w różnych momentach, tak? Że ja boję się rozbroić, żeby usłyszeć coś innego, jakąś trochę inną narrację, czyli trochę inną wrażliwość, mimo że to jest jakby dla mnie gdzieś ważne. Tak, ja wchodziłem w dorosłość, kiedy wydawało mi się, że w ogóle wchodzimy w erę świata totalnie otwartego. Tak? To znaczy, że kończyła się komuna, niesamowite możliwości w otwarciu się na Europę, na świat. Wydawało mi się, że to jest tendencja stała. Tak. Teraz po 30 latach od 89 mam wrażenie, że wracamy, jeśli chodzi o myślenie w Kościele, ale myślenie także w społeczeństwie, że wracamy jakby do takich starych naszych takich wad, które gdzieś bardzo mocno są zbudowane na jakimś lęku przed innym, tak? Przed innym, że to bardzo mocno jakoś gdzieś tam wraca, nawet jeżeli mamy takie doświadczenia społeczne niesamowite, które myślę nas bardzo też zaskoczyły, mając w głowie, w pamięci to, co było wcześniej, czyli nasze otwarcie na Ukraińców. Oczywiście to jest jak bardzo spontaniczne i bardzo społeczne i takie bardzo oddolne, a jednocześnie no sytuacja jak z wczoraj, którą czytałem, gdzie lekarka, która cały czas krąży wokół granicy polsko-białoruskiej, wczoraj znalazła dziewczynkę 12-letnią bez rodziny, która od kilku miesięcy krąży po lasach między Polską a Białorusią, od stycznia z odmrożonymi palcami u nóg. Tak? I wczoraj akurat też trafiłem, jak spacerowaliśmy z panią Moniką Białkowską po Łodzi, weszliśmy na jedno podwórko, gdzie była
kino pod chmurką i był właśnie, były relacje uchodźców wypowiadane przez aktorów i taka fraza: łatwiej jest kotu z Ukrainy przejść przez granicę niż człowiekowi na granicy polsko-białoruskiej. Tak? Poruszam dużo różnych gdzieś tam wątków, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że u nas tak naprawdę, mam takie wrażenie, do końca jeszcze nie wydarzyła się Ewangelia w naszym kraju. To znaczy, że my jesteśmy krajem ochrzczonym od tysiąca lat, ale nigdy do końca nie zewangelizowanym. No ja wiem, rzeczywiście to jest pewne takie uproszczenie i uogólnienie jakoś, ale jestem coraz bardziej przekonany, że ta postać, tak jak, nie wiem, przemija postać tego świata, tak mamy na myśli świat starożytny, tak samo myślę, że musi postać tego Kościoła u nas odejść, żeby Ewangelia miała szansę w tym najbardziej swoim takim właśnie żywotnym, pozytywnym wyrazie mogła się przebić do nas. Znaczy, żeby ona nie wyrastała z lęku, chociaż zobaczmy, no i byliśmy wychowywani przez kilkadziesiąt lat przez słowa nie lękajcie się, ale to w ogóle się nie przebiło do nas. Znaczy nie, to się głęboko nie przebiło. I dlatego myślę, że ten Kościół zbudowany od tysięcy lat w Polsce na lęku, żeby obronić naszą tożsamość plemienną, potem naszą tożsamość właśnie językową, kulturową, narodową i tak dalej. Ciągle Kościół był w służbie obrony czegoś. Znaczy on nie był w głównym nurcie, oczywiście, bo to nie jest tak, że w ogóle nie było ewangelizacji, ale jakby główny nurt chrześcijaństwa w Polsce był w kierunku obrony. A potrzeba zobaczenia tej Ewangelii, która oczywiście też przychodzi jako odpowiedź dla moich bardzo osobistych lęków, ale jest czymś pozytywnym i daje mi tą otwartość wyjścia z tego swojego lęku i też zobaczenia, że ten lęk mój może też być, może być formą dzielności. Tak? Jak ktoś, Hans Urs von Balthasar kiedyś napisał, że bezsilność jest początkiem dzielności. Tak? To znaczy, że jakby też spotkanie się ze swoim lękiem. Ja myślę, że jakby zaprzyjaźnienie się ze swoimi lękami, najpierw nazwanie tych lęków, zaprzyjaźnienie się z nimi, jakoś pozwolenie, żeby one też się zadomowiły ze mną, to jest początek drogi do tego, żeby te lęki przekroczyć, żeby mogła wydarzyć się Ewangelia i wydarzyć się mógł Kościół, czyli mogło dokonać się zwołanie. I tu znowu wracamy do słowa, bo zwołuje nas słowo, tak? Zwołuje nas słowo, ono nas gromadzi, to jest dobre słowo. I zobaczmy, że też w przypadku Jezusa dokładnie każde głoszenie przez Niego słowa wiąże się z rozbrojeniem. On rozbraja się w Jerycho przed tłumem i musi usłyszeć, idzie do grzesznika. To jest moment przyjęcia na klatę, tak mówiąc kolokwialnie, jakiegoś odrzucenia, wykluczenia. Jezus pozwala się wykluczyć przez tą społeczność Jerycha, żeby spotkać się z Zacheuszem i żeby Zacheusz usłyszał dobre słowo. Rozbrojenie Jezusa w rozmowie z Samarytanką, tak? I można by tutaj mnożyć, ale myślę, że bez rozbrojenia nie ma zwołania, nie ma słowa i nie ma spotkania, czyli też nie ma Kościoła, tak? Trochę tak kaznodziejsko teraz tak poszedłem, no ale nie ucieknę też od tego. Dotknął ojciec tematu wykluczenia. Wydaje mi się, że tutaj warto wspomnieć o tym, że jednym z przejawów wykluczenia, jak pisała Rebeka Solnit, takim być może nawet najbardziej jaskrawym, jest odmawianie komuś prawa do głosu. Odmawianie komuś prawa do podzielenia się swoją historią, do stworzenia swojej narracji na temat siebie samego i na temat sposobu, w jaki przeżywa się rzeczywistość. I tak nawiązując do tego rodzaju wykluczenia, do tego odmawiania prawa do głosu, chciałabym zapytać, kim są współcześni wykluczeni w Kościele i w Polsce i w jaki sposób, czy w ogóle, Kościół może zrobić coś, żeby zapobiegać temu wykluczeniu albo też jego pogłębianiu. Jeszcze na chwilę odniosę się do tego, o czym mówił ojciec Maciej, bo oczywiście korci mnie, żeby bardzo mocno polemizować, ale nie co do tego, czy coś się wcieliło, czy nie. Ja bym zadał pytanie, czy w ogóle gdziekolwiek Ewangelia wydarzyła się do końca. To bez bronienia Polski.
kiedy ojciec to mówił, to przypomniał mi się taki bardzo mocny tekst z innego dominikanina, niemieckiego zresztą, dodajmy mistrza Eckharta, który gdzieś napisał w jednym ze swoich kazań, powiedział, jeśli Bóg jest ojcem, a chrześcijaństwo jest matką, nie wchodząc znowuż w to, że oczywiście ojciec jest tam wyżej niż matka, to jest obrazowanie średniowieczne, to musimy mieć świadomość, że najpiękniejsze chrześcijaństwo, najbardziej zrealizowane, w ogóle nawet nie dorasta do poziomu Pana Boga, że to jest po prostu przepaść między tym, co ludzkie, a Kościół w swoim wymiarze ludzkim jest zawsze także ludzki, a tym, co boskie, więc to jest pewnie też coś, czego nam bardzo mocno brakuje. I drugi element, i tu już trochę przychodzę do tych wykluczonych. Pamiętam takie zdanie Chantal Delsol, ona go nie rozwinęła w tym tekście. Jest jakiś taki tekst o rewolucji moralnej, która się dokonuje w naszym świecie. I tam było jedno zdanie, które mnie jakoś bardzo mocno w tym tekście zatrzymało, nie rozwinięto. Ona napisała, w ostatnich latach dokonała się ogromna rewolucja, która to, co kiedyś uchodziło za dobro, określiła złem, a to, co kiedyś uchodziło za złe, uznała za dobro, a przy okazji nam się bardzo wiele zjawisk otworzyły oczy. To nie jest tak, że wcześniej ludzie byli źli i tolerowali pewne rzeczy. Oni ich bardzo często po prostu nie widzieli. Przemoc seksualna, czy przemoc w ogóle, w rodzinie, w zgromadzeniach zakonnych, w kościele i w świecie, nie jest niczym nowym, ona była. I to naprawdę możemy poczytać synody, które już w starożytności mówiły, nakładały kary na księży, którzy wykorzystywali nieletnich. No przecież nie było tak, że ci synodałowie się zebrali i tak z nudów sobie ustalili, że może jeszcze jakieś, w takiej sprawie byśmy te kary wymyślili. No bo to, no tylko jak nałożyli kary, to znaczy, że problem był. Piotr Damiani swoje teksty, tak pisane jak pisane w tamtym czasie, pisał nie dlatego, że no tak po prostu miał taki kaprys, tylko no dlatego, że był jakiś problem. Nie odróżniano wtedy też, pamiętajmy, pedofilia w ogóle nie była jakby odróżniana od innych rzeczywistości. Święty Józef Kalasancjusz, założyciel PR-ów, no nieprzypadkowo został odsunięty od kierowania swoim zakonem, a w zasadzie prawie skasowano mu zakon, jak zdecydował się odsunąć ojca, który wykorzystał chłopca. No ale okazało się, że ojciec ma wielu przyjaciół w kurii rzymskiej. To są takie przebłyski, które my widzimy w tym takim jednolitym tle, którego ludzie bardzo często nie widzieli. Nie tak, że go tolerowali, po prostu tego nie widzieli. Nie widzieliśmy przemocy w domu. Nie widzieliśmy przemocy w firmach, nie widzieliśmy przemocy w kościele. Uważaliśmy ją za normę, za coś, co istnieje. I każdy system, teraz to widzimy, znaczy zaczęliśmy to widzieć. Ja widzę swoich wielu kolegów, trochę starszych, którzy piszą na przykład, no ale przecież takie rzeczy jak w Newsweeku się wszędzie działy. To w ogóle jaki szok, to znaczy na czym polega to szokującość tego odkrycia, że szef mógł się tak zachowywać wobec pracowników. No przecież rośliśmy na porządnych ludzi przecież, tak? Tak, no to w przypadku dzieci, ale ja nawet mówię o firmach, o korporacjach, o najróżniejszych miejscach. Nie? I dopiero po jakimś czasie sobie uświadomiliśmy, że coś jest niedopuszczalne. Tak, akcja MeToo to uświadomiła bardzo wielu mężczyznom i zakładam, że również wielu kobiet, znaczy no kobiety to zawsze wiedziały, że to jest nie w porządku, tak? Ale że można o tym mówić. A mężczyznom mogło uświadomić niektórym, że pewne zachowania, które im się wydają, nie wiem, z jakichś dziwnych powodów fajne, są niedopuszczalne. Więc jakby rozwój pewnego poczucia moralnego otworzył nas na pewne rzeczywistości, pozwolił nam je zobaczyć, pozwolił nam je zdiagnozować. Niekoniecznie, to kwestia, nie wiem, bezbronnych dorosłych, czy zależnych dorosłych i dzieci, to wcale nie przyszło z wewnątrz Kościoła, pamiętajmy. Świadomość tego, co to jest, przyszła do nas z zewnątrz. To znaczy, to nie jest tak, że na zewnątrz szybciej podjęto działania, ale to przyszło do nas z zewnątrz, nie ze środka. I w wielu innych kwestiach również przyszło z zewnątrz. Natomiast musimy mieć świadomość, że nie ma takiego, tu jestem konserwatystą, pesymistą, nie mam, że nie ma systemu,
myślenia, działania, życia, który nie ma ciemnej strony. Tak? To znaczy, tak jak pisze Chantal Delsol, ceną za nierozerwalność rodziny, jakkolwiek byśmy ją rozumieli, była przemoc wobec kobiet i przemoc wobec dzieci. Ludzie ją nieświadomie przyjmowali i akceptowali jako coś, co się po prostu dzieje. No, albo nawet tego nie widzieli. Tak współczesny system, w wielu kwestiach lepszy, tak? Bo jakby otwierający nas na inne rzeczy, ma swoje ciemne strony, bo nie ma takiego ludzkiego tworu społecznego, duchowego, rzeczywistego, który by tej ciemnej strony nie miał. Tak? Dla mnie, tak, to od razu powiem, dla mnie takim elementem jest, ja wiem, nie zamierzam teraz bronić ruchów pro-life, które często są ruchami bardzo rekonstrukcjonistycznymi, chcącymi przywrócić to, co było jako pewien ideał, chociaż to w żadnym razie nie było ideałem. Tak? I pytanie, czy było? No, nie było, no mówię, nie było bardzo często, tak? Natomiast no, zawsze przeszłość wygląda lepiej niż teraźniejszość, to jest dość oczywiste. Natomiast dla mnie takim wykluczonym w tej chwili, bo nieobecnym w zasadzie, są na przykład nienarodzeni, tak? To znaczy my, i teraz już nie wchodząc w szczegółowe zapisy prawne, w pewnej części debaty jakby nie widzimy ich. Znaczy jakby nie wchodząc już, jakby jak następuje ważenie racji, która racja jest ważniejsza, już nie wchodząc w ten moment, tylko w ogóle ta racja przestaje się liczyć, tak? Znaczy jakby następuje takie absolutne wykluczenie. Papież Franciszek bardzo często mówi i też coś w tym jest. I to w różnych kulturach następuje z różnych powodów. To jest wykluczenie osób starszych, szczególnie w sytuacji pogłębiającej się nie tylko niepełnosprawności, również demencji, również jakby rozpadu świadomości. Ja pamiętam, jak odchodziła moja mama, no to jest rzeczywiście dramatyczne doświadczenie człowieka, który widzi, jak osoba się rozpada. Znaczy jakby jak no oczywiście ja mam świadomość metafizyki, duchowości, wszystkiego tego mam świadomość, ale człowiek przychodzi do osoby, którą kochał, którą kocha dalej, która go kochała, i ona go już nie poznaje. Znaczy jakby żyje w świecie, którego już nie ma. Tak? Film, to jest film Ojciec, tak? Wstrząsająca opowieść o rozpadzie osobowości, to świetnie pokazuje właśnie w tym wymiarze. I też jakby troszeczkę zapominamy o tym, to są drudzy wykluczeni. Tak? Mamy również, o czym pani, nie, ojciec Maciej tutaj o tym mówił, mamy również tych wykluczonych w postaci ludzi, których oblicza nie widzimy, bo oni są za granicą, bo oni są jeszcze u siebie w domach, bo oni jeszcze nie uciekli tam, skąd mogą uciec, i oni również są wielkimi nieobecnymi. Ja ostatnio rozmawiałem, przygotowałem rozmowę do swojego podcastu o Nigerii. Nigeria nagle wyskoczyła, tak? Znaczy pojawiło się o niej trochę informacji w różnych miejscach. No ale rozmawiam z przedstawicielem organizacji Open Doors i on do mnie mówi, ale pani, tam nic się nie zmieniło, to znaczy w Nigerii jest tak samo od kilkunastu lat, to znaczy raz w tygodniu napadają na szkołę, porywają dziewczyny. Potem je gwałcą, bo niektóre z nich uciekają, niektóre nie. No mówię, absolutnie, no mówię, no po prostu w tej chwili jakoś tak się udało nam na moment przedostać do głównego nurtu, nie? Tak na chwilkę. My mamy świadomość, że za chwilę zostaniemy przykryci Ukrainą. Mówi, wakacje są, więc jakby się mniej dzieje, to będzie o nas więcej. Może o Syrii coś powiemy. No teraz Turcja grozi, że wejdzie do Syrii, więc za chwilę będziemy trochę mówić o Kurdach, za chwilę będziemy trochę mówić o wojnie w Syrii. Ale to są wszystko ci wykluczeni, których też nie widać. Tak? To znaczy, tych punktów na mapie moglibyśmy wymienić dużo, dużo więcej. A w Kościele, żeby już skończyć, no to w tej chwili na moment, ale też zatrzymaliśmy się na zewnątrz tego zjawiska. To znaczy, zatrzymaliśmy się na jednym DPS-ie i na jednym zgromadzeniu zakonnym, także dzięki temu, że siostra przełożona generalna, czy matka przełożona generalna
nie potrafiła utrzymać języka za zębami, no mówiąc zupełnie brutalnie, czyli najpierw przedstawiła przygotowane, ewidentnie przygotowane PR-owsko oświadczenie, bardzo dobrze przygotowane, konsekwentne i tak dalej, a 15 minut później, jak zadzwoni do dziennikarza Onetu, to powiedziała, co myśli naprawdę. W związku z tym mieliśmy tą zbitkę i nie musieliśmy czekać pół roku, jak w przypadku na przykład mojego ulubionego biskupa Romana Pindela, żeby zobaczyć, jak się ma teoria do praktyki. Tylko zobaczyliśmy to tego samego dnia. Natomiast to, co się tam wydarzyło, jest problemem, ale to jest wierzchołek góry lodowej, taką przestrzenią, jedną z najbardziej wykluczonych w Kościele są siostry zakonne, które bardzo często żyją w głęboko przemocowym systemie, który został przez nie głęboko uwewnętrzniony i co więcej jest sakralizowany, to znaczy ten system przemocy jest systemem przedstawianym jako sakralny. W związku z tym jeden z moich dobrych znajomych, zakonnik, mówi do mnie: wiesz, byłem ostatnio w klasztorze, duży klasztor, 60 sióstr, 2/3 w terapii. No, takie rzeczy nie dzieją się przypadkowo, to znaczy to nie jest tak, że to jest zgromadzenie, które akurat przyciąga osoby, które będą potrzebowały terapii, tylko prawdopodobnie przez lata bycia w tym miejscu zostały wprowadzone w taki system. I tak naprawdę to nawet nie bardzo ma kto o tym mówić, tak? To znaczy, to jest też bardzo charakterystyczne, kiedy wybuchła ta sprawa, ja obdzwoniłem ileś sióstr zakonnych o DPS-ie i mówię, może byście się wypowiedziały. Najróżniejszych. I wszystkie mówiły: nie mam zgody przełożonej, nie mam zgody przełożonej, nie mam zgody przełożonej. No oczywiście mogą za nich mówić faceci, to jest świetny pomysł, ale zazwyczaj się nie sprawdza. Albo mogą za nie mówić kobiety świeckie, ale znowu to nie jest to samo, dlatego że trzeba być wewnątrz tego systemu, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Pamiętam, myśmy zadawali pytania sobie, ale też znajomym, kiedy pracowaliśmy nad sprawą Pawła M. Bardzo często: jak to możliwe, że nikt nie widział? Jak to możliwe, że działy się takie rzeczy i nikt nie widział? I nie wchodząc, czy rzeczywiście nikt nie widział, czy widział, bo to bardziej skomplikowane. Jeden z moich znajomych zakonników powiedział mi tak: mój chłopie, jak żyjesz z 10 innymi facetami, to zwariowałbyś, jakbyś widział wszystko. Musisz wypracować w sobie model działania, który nawet nie na poziomie świadomości, bo na poziomie świadomości to już jest decyzja moralna. Chcę widzieć, nie chcę widzieć. I to możemy rozliczyć, tylko na takim poziomie podświadomym. Nie widzę. I drugi element, jak funkcjonuję w jakimś systemie, ja też w różnych funkcjonuję, to mi trudno zrozumieć, że pewne rzeczy są przemocą. One zawsze były, zawsze tak funkcjonowały. No to dlaczego one akurat, dlaczego akurat teraz mam uznać, że one są przemocowe? I to, jak się zdaje, jest ten mechanizm wykluczenia i on jest bardzo trudny do przezwyciężenia. I trudno jest też, zdaje się, wyjść z tego psychologicznego mechanizmu zaprzeczenia, który sprawia, że my czasami widzimy, ale nie chcemy dostrzec, nie chcemy przyjąć do wiadomości. Nie wiem, co tu dodać. Jest jakiś paradoks, mnie to dręczy od dawna, w takim, tak obserwując jakby kulturę, w której żyjemy, w takich długich okresach, to nawet jakby mądrzy ludzie dzieje Zachodu tak opisują. Cywilizacja honoru, bardzo zamierzchłe czasy, czyli jakby godność i status człowieczeństwa związany z honorem. Potem kultura godności, gdzie godność była takim niezbywalnym znakiem persony. I bardzo wyraźny czas, w którym żyjemy, który jest kulturą ofiary. I właściwie miara naszego człowieczeństwa wiąże się z tym, jeżeli nie jesteśmy ofiarą, to kim jesteśmy naprawdę? Czy można nie być ofiarą i nie być prześladowcą wtedy? Czy ślepym świadkiem? Kimś takim? Bo nasza wrażliwość, to jest pytanie, czy właśnie na tym się zastanawiam, czy to nie jest taki późny triumf po chrześcijańskim świecie chrześcijaństwa?
że my, nasz reflektor, nasza wrażliwość jest skupiony na biblijnie mówimy braciach najmniejszych, nie? A używając świeckiego języka, którego jest wszędzie pełno, to są mniejszości, to są wykluczeni, to są ludzie, którzy zniknęli z radarów społeczeństwa. To są ci wszyscy, którzy są ofiarami. I o nich mówimy nieustannie. To jest jakby, jest tym pewna ambiwalencja, ponieważ to jest też polityka bycia ofiarą. To znaczy, jak zdobyć przywilej? No, znajdź się w grupie ofiar, nie? Jak prowadzić politykę historyczną i być na uprzywilejowanej pozycji? Pokaż, że jesteś ofiarą. Tak jak Rosja dzisiaj, która przecież ma definicja polityki państwa rosyjskiego od jego zarania jest taka, że to jest jedyne państwo, które nigdy nie wypowiedziało wojny. To jest głęboko jakby wpisane w tożsamość współczesną rosyjską. To jest jakby tak jak naszą też, no to jest jakby rodzaj perwersji w tym jest. Tak, ale jakby to przesuwanie się na stronę ofiary jest rodzajem dwuznacznego bardzo imperatywu, który obserwuje, łącznie z tą oblężoną twierdzą, przecież to też na tym polega, nie? Partia, która obecnie rządzi, też jest ofiarą. Przez lata była ofiarą i dzisiaj też jest ofiarą Zachodu pewnie, a jak nie Zachodu, to no, dowolnie kogo. Jest w tym coś bardzo ciekawego, tym bardziej, że ten język wrażliwości na wykluczenie, powiedziałbym tak, że on jest wszechobecny i prawie nieobecny w Kościele. Prawie nieobecny. Znaczy w takim przekazie, który niestety jest najbardziej słyszalny, no tego w ogóle nie ma. Też z powodów, o których tutaj mówiliśmy uprzednio, no bo to Kościół jest ofiarą. Chociaż w misji, tej prawdziwej misji, którą Kościół w Polsce pełni i nie ma powodu o niej mówić, bo z jej natury się nie mówi, czyli pomocowej, tej, która idzie do, nie pyta, gdzie idzie po prostu, tylko idzie tam, gdzie potrzeba. Tylko tego nie ma, tego niestety, nie wiem, czy niestety, bo niestety to jest tak, jak mówił, że chcę, żeby Kościół się ten chwalił. No to jest akurat rodzaj misji, którą się nie należy chwalić. Ona nie interesuje mediów i ona jest głęboko w Kościele polskim. Wierzę, że jest, bo znam ludzi i instytucje, które temu służą. Ale coś w tym pytaniu o pani to nazwała wykluczonymi, czy chyba tak? Tak, nie? Wykluczonymi. Jest, bo to jest pytanie totalne, na które nie sposób odpowiedzieć. Nie? To znaczy wyliczyć wykluczonych, no, jak to zrobić w ogóle, nie? Wyliczyć wszystkie podmioty, osoby, nie? Osoba za osobą, to powinna taka lista się wyświetlać. I to wiele z nich to byłyby osoby, które by podpadały pod parę kategorii naraz na tej liście, wykluczone ze względu na. Więc to jest jeden z aspektów takiego przesunięcia wrażliwości, które jest bardzo ciekawe i które jest często przeciw Kościołowi, co tu dużo mówić. Bo Kościół jest tą instytucją, która wyklucza w tym wszystkim. I wiele z tych zarzutów o wykluczenie przez Kościół jest jak najbardziej uzasadnionych. Niestety stąd jakby mam wrażenie, że ten główny nurt moralny języka upominania się o wykluczonych jest obok Kościoła zupełnie, albo wbrew niemu, albo przeciw niemu po prostu. I y-
To jest o tyle, jeszcze raz chciałem być dobrze zrozumiany, to jest o tyle usprawiedliwione, że spektakularnych, skandalicznych, wzgardliwych albo wręcz nienawistnych wypowiedzi wokół ludzi, którzy poczuwają się do bycia wykluczonym i za takich są uznawani ze strony najważniejszych hierarchów, czy też nawet tych ofiar pedofilii. Mieliśmy tyle, że nie ma się co dziwić po prostu. Tak zawieszam. Ojcu Maciejewicz. Tak jak pan redaktor mówił, pewnie nie da się stworzyć tej listy wykluczonych i to są jakby też różne poziomy gdzieś tam wykluczenia. Jeszcze bym zwrócił uwagę na jeden taki moment takiego zawinionego wykluczenia ze strony Kościoła, ale do końca ciągle nieuświadomionego, chociaż to jest jakby wydaje się bardzo oczywiste. Tak sobie pomyślę o moich siostrzeńcach, czyli o całej grupie społecznej, która jest jakby wykluczona z tej możliwości bycia usłyszaną przez Kościół. To znaczy, że Kościół w Polsce jest bezradny, nie potrafi usłyszeć, nie ma w dużej części narzędzi do tego, żeby tych ludzi usłyszeć, tak? Sobie tak myślę, że po prostu Kościół w Polsce potrzebowałby kilka tysięcy zastępów, halików, żeby właśnie dotrzeć do tych ludzi, którzy już nie mają nic wspólnego z Kościołem, którzy są całkowicie obojętni, jak patrzę na moją najmłodszą siostrzenicę, bo to jest też różnica między najstarszą siostrzenicą a najmłodszą, ale ta najmłodsza, która ma 20 lat i która normalnie była wychowywana w katolicyzmie, ale dla której w tym momencie temat Kościoła jest czymś obojętnym, to jest temat, który nie istnieje w ogóle. Znaczy w ogóle jakby w jej patrzeniu na świat to jest temat, który nie istnieje, ale myślę, nie dlatego nie istnieje, że ona nie ma jakichś pragnień metafizycznych, nie ma jakichś pragnienia duchowości, nie ma pragnienia jakiejś tej przynależności, o której mówi Ewangelia, chociaż ona oczywiście sobie tego nie potrafi pewnie nazwać, ale jest gdzieś to pragnienie, bo to jest pragnienie przynależności, o której mówi Chrystus, ono jest tak bardzo podstawowe, że i na tym jest budowany Kościół, na tej przynależności. Tak, Chrystus to jest coś, to przynależy. Jak sobie swego czasu sobie myślałem, myślę, że to są ważne jakby takie pojęcia, kiedy mówimy o wykluczeniu, że wykluczenie często wynika tego, że są dwa modele, zależność i niezależność. Natomiast Chrystus i Ewangelia pokazuje nam model przynależności, czyli świadomego przynależenia, tak? Nie tak między wami będzie, że będziecie panować na kogoś przez niezależność, która rodzi zależność, tylko właśnie przynależność. I myślę, że wielkim zadaniem Kościoła jest jakby szukanie tych punktów stycznych przynależności z ludźmi, którzy dzisiaj, którym nie jest po drodze z Kościołem i nie chodzi o to, żeby od razu ich wprowadzać na drogę Kościoła instytucjonalnego. Tak jak pracowałem w Szczecinie, który jest dosyć specyficznym miejscem, tak zresztą myślę też jak trochę jak Łódź, jeśli chodzi o procenty, chociaż muszę powiedzieć, ale nie chciałbym tu wchodzić, że mimo, że procentowo Łódź i Szczecin są bardzo podobne, to jednak jeśli chodzi o mentalność, są trochę dwa inne światy. Ale jakby dla mnie ważne tam było, i to było jakąś taką łaską, bo ja sobie tego ani nie zaplanowałem, ani nie wymyśliłem, ale przez 6 lat pobytu w Szczecinie udało mi się jakby skomunikować, spotykać i działać w takich przestrzeniach z ludźmi, którym naprawdę nie było po drodze do Kościoła i gdzie mogliśmy naprawdę wspólnie coś zrobić i się spotkać, zaprzyjaźnić i te znajomości do dzisiaj gdzieś tam trwają. I ja myślę, że to jest bardzo ważny taka przestrzeń, że Kościół też musi troszeczkę
troszkę też nabrać dystansu, może to dla kogoś zabrzmi to trochę to paradoksalnie, zwłaszcza w Łodzi i przy tym arcybiskupie, że trochę nabrać dystansu do ewangelizacji, takiej wprost. Znaczy ja myślę, że oczywiście nie chodzi o to, żeby rezygnować z tej ewangelizacji wprost, ale jeszcze ważniejsza jest ta jakby preewangelizacja, to znaczy jakby to, co w biblistyce się mówi tak, sitz im Leben, to znaczy poznanie tego środowiska, tak? To znaczy ja myślę, że Kościół dlatego nie może się skomunikować ze współczesnością, że jej nie rozumie. Nie rozumie tych moich siostrzeńców. Kościół ich nie rozumie, dlatego nie trafi z Ewangelią, jak mówimy o słowie, tak? Znaczy dla mnie jako kaznodziei nie jest tylko nie jest najważniejsze, co ja powiem, tylko najważniejsze jest, do kogo ja powiem. Jeżeli ja nie wiem, do kogo mówię, to ja moje słowo nie dotrze. To jeszcze jeden element, bo obaj panowie mówiliście o tym, że trochę Kościół jest obok tego wszystkiego, nie? Znaczy obok narracji o wykluczeniu, obok tego wszystkiego, trochę jest obok współczesnego świata i nie jest w stanie. Ma setki odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadaje. Fantastyczne mam odpowiedzi, tylko nikt nie zadaje pytań. I jak myślę o tym, dlaczego tak jest, jak się zastanawiam, to mam wrażenie, że źródła są bardzo daleko w historii. Znaczy w pewnym momencie jako Kościół coś się okazało strategią bardzo skuteczną w tamtym momencie. Podjęliśmy decyzję, że nie wchodzimy w filozofię nowożytną, że z niej trochę rezygnujemy, że zostawiamy Kartezjusza. Oczywiście on był katolikiem. Jakim był tym katolikiem, takim był, ale był. I zostajemy przy neoscholastykach rozmaitych, odbudowywanych. I gdyby nie to, że gdzieś tak na początku XX wieku kilku świeckich, którzy najpierw przerobili, można powiedzieć, doświadczyli całkowicie filozofii współczesnej, a potem uznali, że odpowiedzią na wiele z tych pytań może być tomizm, no to nie mielibyśmy neotomizmu w formie, jaką mamy, Żysonowskiej czy Maritynowskiej, ze świadomością jej braków, problemów i tak dalej, ale ona była jakąś odpowiedzią. I trochę tak jest do tej pory, to znaczy to nie jest tak oczywiście, że Kościół współczesny nie dialoguje z filozofią, nie odwołuje się do niej i tak dalej, ale na takim poziomie duszpasterskim, na takim poziomie ewangelizacyjnym, na takim poziomie kazalniczym, myśmy przynajmniej w Polsce, ja nie chcę mówić jak jest gdzie indziej, nie przeszli tu cudzysłów rewolucji nominalistycznej, o której często mówiła pani profesor Jadwiga Staniszki. Znaczy jakby pozostajemy na poziomie nawet nie neotomizmu, nawet nie jakiegoś mądrego tomizmu, tylko takiej najgorszej scholastyki, o tak bym powiedział. Tak? Natomiast no jak się w ten sposób do ludzi mówi, którzy są już po tych wszystkich rewolucjach, nawet nieświadomie, że to nie jest tak, że ludzie świadomie znają filozofię, ale są wychowani w pewnych systemach narracyjnych. Tak, my do nich mówimy językiem, który jest językiem z kompletnie innej epoki. Mówimy do nich kategoriami, które są kategoriami z kompletnie innej epoki. No to oni ich nie rozumieją, a nawet jak twierdzą, ja byłem ostatnio na takim spotkaniu i pan mnie próbował przekonywać, bardzo zabawne, bo przekonywał mnie, że Tomasz z Miletu był wybitnym filozofem, no tam i tak dalej, największym katolickim. Ja mówię do niego, chyba za Kwiną, on mówi, wszystko jedno, skąd? Mówi pan, no forma to jest taki bardzo genetyczny pojęcie, mówi pan, ale pan posługuje się tą mistyczną kategorią formy, ona zupełnie co innego znaczy, no i z perspektywy współczesnej fizyki to bym powiedział tak, no umiarkowanie trafnie oddaje rzeczywistość świata, który nas otacza. No ale to zostawmy, jakby no, na tym poziomie to się dzieje, tak? I jakby nie można odpowiedzieć na te pytania. Mnie zawsze przychodzi, ja oczywiście mam świadomość, że Husserlowi się nie udało, Kołakowski to udowodnił, Kołakowskiemu też się nie udało, nie znalazł pewności, to jest kapitalnie ta nowa książka doktora Czyżewskiego to pokazuje, jakby, że Kołakowski też nie znalazł pewności, tak jakby no, szukał jej w religii, ale nie był w stanie uwierzyć, bo no bo to rzeczywiście wymaga pewnego skoku. Ale że ten pomysł, który jakby takiej redukcji duszpasterskiej, takiej redukcji intelektualnej, której bierzemy w nawias to wszystko, co uważamy, co wiemy i zaczynamy słuchać. Ucząc się najpierw języka,
to jest coś, bez czego sobie nie poradzimy. Ja się patrzę na swoje dzieci, czy na młodych ludzi, z którymi się spotykam, i dla nich to, co dla mnie w zasadzie nie istniało w świecie. Znaczy, jak mi ktoś powiedział, jak miałem 16 lat, że istnieją osoby, w ogóle nie było tego języka. No, osoby LGBT w tamtym czasie nie funkcjonowały. To nie było tego języka. Tak? Ale tak naprawdę myśmy nawet używali słów, nie wiedząc, co one znaczą. Tak? No, były słynne P-word, które się rzeczywiście używało jako obelgi. Ale zakładam, że spora część ludzi, poza tymi, którzy jakby sami doświadczali tego osobiście jako obelgi wobec siebie, używała tych słów bez świadomości, co one znaczą. Znaczy po prostu. Dla moich dzieci pytanie o osoby transpłciowe, i to tych 13-14-letnich, nie mówię o pełnoletnich, to jest coś, co jest absolutnie codziennością. To znaczy oni doskonale się w tym języku obracają i świetnie wiedzą, co to znaczy. I z ich perspektywy coś, co dla mojego pokolenia było jakimiś tam pytaniami moralnymi, w ogóle nie jest żadnym pytaniem. To znaczy to w ogóle nie jest pytanie. To jest coś oczywistego, że tak jest. Pytanie dla nich jest to, kim oni są co najwyżej. Nie? Znaczy kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość. To już zostawmy jakby ocenę, dlaczego tak jest. Natomiast bez wsłuchania się w ten język, bez wsłuchania się w to myślenie, bez zobaczenia, że narracja wykluczenia mająca swoje absolutnie polityczne strony i absolutnie marketingowe strony, bardzo wygodne jako narzędzie marketingowe, ale to jest coś, co jeżeli będzie dobrze rozumiane, może być jak najbardziej chrześcijańskie. Znaczy nie ma żadnych powodów, żeby tej narracji, nie chcę powiedzieć wykorzystać do głoszenia Ewangelii, bo to jest wtedy takie utylitarne potraktowanie, ale jakby nie wyprowadzić jej także w takim najlepszym, najgłębszym tego słowa znaczeniu z Ewangelii. No, Tomasz wziął Arystotelesa i wprowadził go w zupełnie inny system myślenia. Znaczy jakby i potrafił go właśnie nawet nie wykorzystać, tylko jakby sprawić, że system myślenia wyraził lepiej pewną prawdę chrześcijaństwa. I nie ma żadnych powodów, żebyśmy my nie zrobili podobnej rzeczy. Nie tylko na poziomie teologicznym, bo tam teologicznie to się dzieje. Mamy teologów, którzy to robią. Ale mamy też takie, powiedziałbym, rozwarstwienie między teologią, która jest uprawiana, a kaznodziejstwem, które nie ma z nią czasem kompletnie, czasem podkreślam. No, z Ewangelii, ale z teologią nie ma nic wspólnego. To znaczy to kaznodziejstwo jest jakby publicystyczne. Albo publicystyczne, albo pobożnościowe, albo, no, albo trzeba coś powiedzieć. Ja tam generalnie zakładam, że czasem lepiej nic nie powiedzieć, niż powiedzieć, nie mówię o sobie oczywiście, zawsze powiem, ale to taki mam niestety paskudny charakter, ale czasem liturgia mówi sama za siebie, tak? Znaczy czasem nie trzeba jej dopełniać słowem, no już tak zupełnie otwarcie mówiąc. Natomiast to jest nasz problem, że myśmy tu dom, znaczy widzimy drzewa, nie potrafimy tego uchwycić jako las. Mamy drzewo teologii, jakieś drzewo ewangelizacji, jakieś drzewo czegoś, natomiast las z tego nie powstaje. I to jest być może jakiś taki problem, który przed nami stoi. Chciałam w tym momencie zapytać o przyczyny i o funkcję usprawiedliwiania zła, które się dzieje w Kościele. Czemu to ma miejsce? Natomiast mam takie poczucie, że właściwie odpowiedzi na to pytanie już padły. Wtedy, kiedy mówiliśmy o oblężonej twierdzy, o zaprzeczeniu, o tych schematach, które sprawiają, że ta przemoc instytucjonalna, kiedyś nawet nie wiedzieliśmy, że jest przemocą, a teraz już zdajemy sobie z tego sprawę. Zatem pozwolę sobie przejść do takiego pytania, które nawiązuje trochę w moim poczuciu do tego, co Turowicz nazywał rzeczywistością, tradycją, a intelektualną. Do tego, dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić, że w pewnych kręgach Kościoła istnieje poparcie dla różnego rodzaju nurtów tak zwanej medycyny alternatywnej. Dlaczego tak ochoczo często posługujemy się fake newsami, co też miało znaczenie w okresie pandemii. I co my możemy z tym zrobić? Czy w ogóle mamy jakieś narzędzia, żeby pociągnąć do odpowiedzialności takie osoby, również takich kaznodziejów, którzy głoszą spiskowe wersje rzeczywistości?
Na pocieszenie powiedzmy, że to nie jest specjalność Kościoła. Medycyna alternatywna, teorie spiskowe i co jeszcze? Bo to jest duży katalog. Ogólnie tak powinniśmy się oswoić, że w takiej epoce wielkiej irracjonalności żyjemy, nie? I to jak się, bo to jest, raczej bym powiedział tak, trzeba by zacząć od końca, od drugiego końca, czyli jak się z nami komunikuje, tak z dużej litery mówiąc, rozum, czyli nauka. I czy w ogóle potrafi to zrobić, nie? I jakie ona ma komunikatory łącznie z lekarzem pierwszego kontaktu, nie? Bo to jest języka do, ta wielka nauka godna szacunku i zwieńczenie cywilizacji mówi do nas przez lekarza pierwszego kontaktu. Czyli mamy do niej wielką kolejkę. On nie zawsze bada nasze ciśnienie, tylko każe pokazać język nad nim. No i coś tam przepisuje, nie? My, jeżeli mówimy o języku i na początku mówimy o jakimś interpersonalnym kontakcie, to oczywiście 100 razy wolimy pójść do holisty, to znaczy w sensie na tym polega medycyna alternatywna, że ktoś ma dla nas godzinę czasu, niekoniecznie chce nam pobrać krew, tylko ogólnie go tak interesujemy, tak jakbyśmy chcieli go interesujemy. Tak jak wyglądamy, kim była nasza babcia i tak dalej. Jako persona, o, tak można powiedzieć. Nauka nas nie traktuje jako persona. To nie, żebym rozgrzeszał nie naukę, tylko to są takie, jakby to powiedzieć, cywilizacyjnie bardzo trudne do rozwiązania, chyba że kogoś na to stać, nie? Bo jakby tą, jak jesteśmy przy medycynie, to naprawdę podstawową stratyfikacją nas obywateli jest ta, czy mamy w telefonie komórkowym numer do swojego lekarza, czy nie mamy, nie? I to jest ta jedna grupa, której żadna medycyna alternatywna nie jest w głowie, bo chirurg przyjdzie na imieniny, no zależy co tam kto ma, nie? Jak ktoś ma kłopot sercowy, to czy chirurdzy. To moi koledzy z Warszawy opowiadają mi, którzy są tacy trochę celebryci, że widać w jaką fazę wchodzi kolega, bo wtedy zamiast kolegów aktorów coraz większy procent lekarzy pojawia się na imprezach. I też można stwierdzić od razu, co gospodarzom dolega. Tak. Jednym z wyznaczników klasy średniej, w ogóle przynależności do klasy średniej jest podobno. Ale to jest tylko, to jest taka żartobliwa nauka do tego, że jakby medycyna alternatywna, która naprawdę nie jest kościelną specjalnością, że to nie, chociaż o dziwo, to jest badanie, które mnie zaskoczyło, kiedy badano poglądy elektoratów potencjalnych partii, najwięcej było antyszczepionkowców, wyobraźcie sobie państwo, u Hołowni. Czego jakby najmniej bym się tego spodziewał, no ale takie są twarde fakty, no, z którymi trudno się dyskutuje. I to nie jest koniecznie jakiś kościelny problem, jeszcze raz powtórzę, a zupełnie sobie nie wyobrażam, jak można by karać za tego rodzaju poglądy. I kto miałby to weryfikować? Taka komisja kościelna od badania słuszności poglądów na szczepienia, no jakoś słabo to widzę, nie? A teoria spiskowa to jest jeszcze coś innego i też coś bardzo ciekawego w sumie. Chociaż jakby korzenie, jak mówiliśmy o tej skomplikowanej nauce, to jak pamiętam taki olśniewający obraz na ksiądz Michał Heller, którego czcimy, czy wielki przyrodoznawca, matematyk właściwie, bo to jest tak, on bada kosmos, ale
jest taka szczęśliwa okoliczność, że językiem kosmosu jest matematyka, więc on jako matematyk tłumaczy kosmos. Na podobnie zadane pytanie powiedział, kazał nam sobie wyobrazić, czy właśnie narysował bardzo prosty schemat, jakby to nazwać, wszechświata, ale właśnie jeżeli część nadprzyrodzona jest częścią wszechświata, to można powiedzieć, że ten schemat temu odpowiada, bo w nim jest zakodowana jakaś nadprzyrodzoność. Ale to jak Państwu to z grubsza w powietrzu narysuję, to Państwo zrozumieją. Bo on powiedział tak, wyobraźcie sobie, że narysujcie sobie taki okrąg i w środku to jest wszystko to, co jest naszą wiedzą, naukową wiedzą, który to okrąg jakby razem z postępem nauki staje się coraz większy, przyrasta. I obwodem tego okręgu są pytania. Na obwodzie pojawiają się na styku z tym, co niewiadome, właśnie to co się, ten wkodowany w ten obraz nadprzyrodzoność, czy polega na tym, że zakładamy, że to, czego nie wiemy, jest nieskończone. Że nie ma granic nasza niewiedza. A wiedzy przybywa, tylko że im większy obwód, tym więcej pytań. I to nie tylko tak, że im obwód większy, to tym więcej pytań, ale te poszczególne pytania są coraz dalej od siebie. Znaczy one się ze sobą przestają komunikować w ogóle, te pytania. Żeby coś rozumieć na jednym odcinku obwodu, jesteśmy far, far away od tego czegoś, co gdzieś tam się przybyło wiedzy, ale pewna sfera pytań i wątpliwości w ogóle. Stąd często ludzie, którzy fantastycznie rozumieją jakąś część świata, w jakiejś innej jego segmencie wiedzy są skłonni być jak, nie wiem, wybitny profesorów uniwersytetu, którzy są antyszczepionkowcami, jest no, od groma naprawdę. A profesorów uniwersytetu, którzy są wyznawcami teologii spiskowych, jest też bardzo dużo, więc to jakby to nie ma nic wspólnego z poziomem wykształcenia, inteligencją i przede wszystkim, bo to mnie jakby zaniepokoiło w tym, jakby pani pytała, takie założenie, że to co ma coś do czynienia z wiarą, że jak ktoś jest wierzący, to jest bardziej antyszczepionkowy, a być może bardziej wierzy w teorie spiskowe. Tak też nie jest. Nie, myślę sobie i badania też to pokazują, że ludzie o bardzo różnych zapatrywaniach światopoglądowych są uwiedzeni tą teorią antyszczepionkową, dają się bardzo łatwo podejść różnego rodzaju teoriom spiskowym. Natomiast zastanawiam się, czy jeżeli przyjmujemy takie założenie, że jednak ktoś, kto uprawia kaznodziejstwo, ma pewną władzę, może oddziaływać na innych, i jeżeli taka osoba głosi tego rodzaju poglądy, i to nie jest jej prywatne zdanie, tak, czy jej wybór, że ona się, też pytanie na ile to jest rzeczywiście tylko indywidualny wybór i tak dalej, to nie jest kwestia tego, że ona się tylko nie zaszczepi, ale również wzywa, podpierając się argumentami jakimiś quasi teologicznymi, również do tego innych, to czy istnieje jakaś odpowiedzialność, którą taka osoba może ponieść? Czy my cokolwiek możemy z tym zrobić? Chyba nie, ale jako człowiek, który, przepraszam, bo ja mam taką naprawdę wstydliwą skłonność, w związku z tym, że ja w życiu prowadziłem strasznie dużo spotkań, to w pewnym momencie mam straszną ochotę zadawać pytania, wyręczając prowadzącą. Niech się pani nie pogniewa, tylko ja bym ojca Macieja zapytał, bo tak naprawdę to jest dla mnie pytanie o władzę. Że właśnie wszystko, o czym my mówimy tutaj dzisiaj, to są pytania o perwersję władzy, która się może wyrażać w słowie też. I to takiej władzy, która jest władzą Kościoła. Więcej powiem, bo nadużycia władzy kościelnej w słowie
to jest coś bardzo bolesnego. I pytanie w ogóle, skąd się bierze, no, z jakiegoś rodzaju charyzmatu, nie? Że to, że ksiądz mówi właśnie na dowolny temat, jest tym charyzmatem w oczach wiernych naznaczone. To jest jakiś rodzaj takiego, dla mnie to jest coś głęboko grzesznego, nie? Dlatego wypowiedzi tutaj cytowane pewnego arcybiskupa traktuję po prostu jak grzeszne, nie? Że on korzysta z charyzmatu, który ma nadany po to, żeby, mówiąc tak najprościej, urzeć po prostu. Ale on to robi tak skutecznie, bo jest mu przydana pewnego rodzaju władza. I ta władza jest w słowie. Jak my się pytamy o odpowiedzialność, to raczej powinniśmy pytać nie o odpowiedzialność, którą jakiś trybunał zaciągnął, tylko to jest metafizyczna odpowiedzialność za... No nie, bo za grube słowa mi się cisną na usta, mniej więcej wiadomo, o co ja pytam. Nie? Ja sobie tak myślę, no wiara jest jakby tą próbą właśnie takiej ostatecznej odpowiedzi na większość pytań, na które tutaj w tym świecie nie możemy uzyskać odpowiedzi, więc pokusa, żeby użyć tego odniesienia ostatecznego jest ogromna. Tak? To może się zacząć od mamy, która nie radząc sobie wychowawczo z dzieckiem mówi, Bozia to widzi. Tak? To już się zaczyna. To już się zaczyna nadużycie tego słowa, tak? Ale to no, też Pan Jezus trochę zaryzykował, mówiąc tutaj, jeżeli do hierarchów tutaj odnosimy się, tak? No, Jezus nazwał Piotra, ty jesteś opoką, no to Piotr w to uwierzył i za chwilę mówi do Jezusa, niech Bóg cię broni. Kiedy mówi o pewnej wizji mesjańskiej, tak? I od razu używa argumentu religijnego, więc jakby ten argument religijny no, ma taki właśnie bardzo wysoko, jest jedną z tych ostatnich instancji, do których można się odnieść, kiedy jesteśmy bezradni, tak? wobec naszej kruchości, wobec naszej bezradności ludzkiej. A z drugiej strony jest też może mieć taką pokusę zamykającą, tak? I to jest w ogóle wtedy niezrozumienie, czym jest, kim jest Bóg, tak? Teraz czytam sobie, bo poproszono mnie o poprowadzenie promocji książki Pawła Śpiewaka Midrasze. I tam właśnie cała dyskusja o tym, że objawienia Mojżesza to jest tak, że to jest cała też dyskusja bez ograniczeń taka teologiczna wokół tego, co otrzymał Mojżesz i prorocy, tak? Czyli właśnie Hagadda, tak? I cała taka dyskusja, że to, co każda interpretacja ucznia z nauczycielem jest też tym, co otrzymał Mojżesz, tak? Tylko że to jakby w czasie się objawia. Więc jak pójdziemy tym torem takiego myślenia, że dogmaty nie są czymś ostatecznym, zamykającym, tylko raczej pokazują pewien kierunek poszukiwania, no to wtedy myślę, że ta pokusa traktowania argumentu religijnego jako zamykającego jest o wiele mniejsza. Natomiast jeżeli jest takie myślenie dogmatyczne, to ono będzie właśnie ono będzie bardzo takie zamykające. Patrzę na naszą rzeczywistość tutaj polską i widzę taką pewną bezradność też pewną episkopatu jako całości, to znaczy takiej pewnej niezborności, tak? To już też było o tym mówione w debacie przed południem, że wyszedł genialny dokument na temat eklezjologii, jakie są cechy, jakie powinny wspólnoty mieć cechy, żeby miały ten wymiar eklezjologiczny. I dokument jest w ogóle nieznany. Można go kupić tylko w księgarni diecezji lubelskiej. Tak? Dokument, który jest bardzo ważny w problemach, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Tak? Ksiądz Galus tutaj w Łodzi, ksiądz Łukasz Prausa, mnie
mniej znany w Polsce, ale teraz współpracujący z tym Galusem, ale są też inni gdzieś tam kaznodzieje. I w czasie pandemii powstał genialny dokument, Duszpasterstwo w czasie pandemii. Naprawdę bardzo, bardzo porządna, solidna synteza właśnie związana z tymi wszystkimi właśnie takimi lękami, które objawiają się w kaznodziejstwie i w duszpasterstwie i w pobożności. Zostało to świetnie jakby nazwane, ale w ogóle to jest nieznane. To znaczy i mam wrażenie tak, że z jednej strony episkopat pewne kroki podejmuje, ale potem konsekwentnie z nich nie korzysta. Jakby jest też jakiś, no nie wiem, no bo nie ma też pewnej zgodności, tak? No bo mamy hierarchów, którzy wydają się bardzo racjonalni i racjonalnie z tej racjonalności korzystają i racjonalnie próbują się jakoś skomunikować. No i mamy hierarchów takich, który też w tej przedpołudniowej debacie był tutaj przywoływany przez Zbyszka Nosowskiego, który w swoim kaznodziejstwie no, ciągle powołuje się na jakieś nieracjonalne przesłanki, tak, czy źródła, tak, znaczy, który nigdy nie mówi kazań do Ewangelii, tylko na przykład, nie wiem, prorok Adam jest punktem odniesienia dla człowieka, który ma doktorat, który jest metropolitą archidiecezji i który powołuje się na jakiegoś w ogóle nie zweryfikowanego przez Kościół jakiegoś tam proroka Adama, tak. No i to jest pewien taki problem, tak, że jest też taki jakiś taki lęk, że tak, no, o pewnych rzeczach trzeba mówić, że są nieracjonalne, ale z drugiej strony no, jest pokusa, że znowu stracimy jakąś część pasterstwa i ludzi, tak. To widzę to w zachowaniu wobec Galusa, tak, że to jest takie, że chciałbym, ale boję się, tak, to znaczy, że o pewnych rzeczach mówimy, ale nie do końca, tak. I to oczywiście wpisuje się w jakąś taką tendencję ogólnoświatową takiej irracjonalności, ale główny jakby taki nurt duszpasterski, pobożnościowy, który najbardziej przyciąga też w internecie, to jest taki właśnie nieracjonalny, nieoparty na porządnej teologii, nawet gdyby to była ta no już niewystarczająca na dzisiaj, ale chociażby ta synteza świętego Tomasza z Akwinu, tak, no to już by było naprawdę, byłoby nieźle, tak. Natomiast myślę, że też patrząc tak pesymistycznie, że my dzisiaj chyba nie jesteśmy zdolni do takiej syntezy, takiej syntezy teologii, która by mogłaby opisać rzeczywistość, tak jak to zrobił Tomasz, tak, i bo chyba też nie mamy właśnie takich narzędzi do opisania tej rzeczywistości, o której mówił pan redaktor, tak, że ten okrąg z wiedzą się coraz bardziej powiększa, a jednocześnie zwiększają się gdzieś te pytania, ale... Ja bym troszeczkę inaczej zadał to pytanie, dlatego że moim zdaniem, jeśli my się z czymś mierzymy, ja od razu zastrzegam, jestem członkiem ruchu charyzmatycznego, więc jakby to powiedzieć, dużo z pytań o irracjonalność odnosi się bezpośrednio do ruchów charyzmatycznych. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dużo moich pytań również się do nich odnosi. To natomiast z czego bierze się siła ruchu charyzmatycznego? Ona trochę słabnie, to najlepsze lata ruch charyzmatyczny w pewnym sensie ma ze sobą, ale bierze się właśnie z tego, o czym mówiliśmy. To znaczy po pierwsze z tego, że dobra teologia, oczywiście ona dokładnie tak jak to koło dotyczące nauk szczegółowych też się powiększa. Mamy coraz więcej wiedzy biblistycznej i biblistów w ogóle może nie interesować teologia dogmatyczna, a teologów moralnych może nie interesować, nie wiem, coś jeszcze innego, bo to cały czas jest coraz dalej od siebie. A ludzie mają te same pytania, mają te same potrzeby. To jest czasem potrzeba magiczna. Oczywiście, że tak, ona nie znika, to znaczy racjonalizm nie wypycha nas z nas wiary w to, że istnieją rozwiązania magiczne naszych problemów. I ruch charyzmatyczny niekiedy jest znakomitym, bo religijnym, bo usankcjonowanym religijnie odpowiedzią na tę potrzebę. Jestem ciężko chory, potrzebuję nawet nie cudu, tylko takiego aktu magicznego, to znaczy natychmiastowego uzdrowienia. Czy to się zdarza? No zdarza się. Natomiast tego typu cuda zdarzają się, no właśnie, zdarzają się. Natomiast żeby
żeby biznes duszpasterski, to nie, czasami chodzi o kasę, czasami chodzi o ludzi, a czasami chodzi o ruch, czasami chodzi o coś innego, mógł działać, musi powstać wrażenie, nie, że to się zdarza raz na, nie wiem, 1000, 5000, czy 100 tysięcy przypadków, tak, że to jest rzeczywiście wyjątek, w którym Pan Bóg w ten sposób działa, tylko że to rzeczywiście jest coś absolutnie standardowego, tak? I to, ta potrzeba ludzi przyciąga, a ten ruch daje pewne odpowiedzi. Po drugie, w związku z tym, że ta nasza wiedza się coraz bardziej rozszerza, a my jesteśmy coraz mniej pewni siebie, coraz mniej wiemy o sobie, to potrzebujemy, to jest trochę odpowiedź na pytanie autorytet, potrzebujemy, żeby ktoś lub coś podjęło decyzję za nas. Bo już tyle razy podjęliśmy złe decyzje, że w końcu jak ktoś podejmie, jeszcze najlepiej obdarzony autorytetem Ducha Świętego, no to to będzie rozwiązanie. Tym kimś może być ksiądz, może być lider, a może być moje rozeznanie. Żeby nie było, ja się też tak modlę. To jest jakby, to nie, nie o to chodzi, że ja teraz chcę powiedzieć, że metoda jest sama z siebie zła. Natomiast trzeba brać na nią poprawkę, to znaczy jakby, no to jest ten słynny model, jak się otwiera Pismo Święte i się szuka słowa, tak? No i formalnie zawsze każdy porządny ruch charyzmatyczny powie, trzeba rozeznać, czy to jest rzeczywiście słowo. Tylko teraz co w takim przeciętnym przekazie znaczy słowo rozeznać? No, wydaje mi się, że tak, albo wydaje mi się, że nie. Podczas kiedy rozeznanie jest procesem, który w różnych duchowościach ma różne sposoby orzekania. Ale tego znowuż bardzo często nie wiemy, a potrzebujemy tych prostych odpowiedzi. W związku z tym także wewnątrz tego przeżywania chrześcijaństwa, które jest rzeczywistością dynamiczną, coraz większą, coraz bardziej różnorodną, o coraz większym tym, tej przestrzeni tego, czego też nie wiemy, że mamy tendencję do szukania takich odpowiedzi prostych i to nie sam ruch charyzmatyczny jest problemem, bo on jest też wielkim darem dla Kościoła, daje pewne elementy istotne. Tylko to, że rzeczywiście pasterze, których ja bardzo często krytykuję za różne rzeczy, w sytuacji wydarzeń, które przynoszą ruch w takim wymiarze, coś się dzieje, są ludzie, jest napływ i tak dalej, nie mają odwagi, żeby powiedzieć stop, zanim coś się rozkręci, tak? To znaczy zanim, bo to, że ksiądz Galus jest księdzem diecezjalnym i tak jest ustawiony prawnie, który żyje jako pustelnik w oparciu o nieznaną regułę przez nikogo, to było wiadomo w momencie, jak go święcono na księdza. To znaczy, no, ktoś nie podjął w tym momencie decyzji. To, że pustelnia, którą twierdzi, że jest jego, jest własnością archidiecezji, było wiadomo w momencie, jak on ją przyjmował. I teraz było ileś momentów, w których można było powiedzieć, sprawdzam. I tego nie zrobiono. Tak? To znaczy, no jeżeli zakonnik, no to ksiądz Prausa słynny, to już zostawmy jakby jego, całą jego historię, bo ona jest niebywale interesująca. Znaczy, ktoś by chciał taką nową matkę Joannę od aniołów nakręcić, to ksiądz Prausa byłby naprawdę ciekawą podstawą. Ale to już zostawmy jego tam rozmaite przygody. No ale jeśli nagle ksiądz zaczyna mówić, że do niego Pan Jezus mówi i dzielić się tym, co mówi do niego Pan Jezus w kazaniach, no i pokazuje stygmaty, no to znowu, no on w tej chwili już jest poza, znaczy w procedurze wydalenia z zakonu, ale jak zaczął do niego mówić Pan Jezus, to przełożeni powinni go wysłać na szczegółowe badania psychiatryczne. To znaczy ojciec Pio pojechał i jakby i się zbadał. Tak, to może być krzywdzące dla tych, którzy są, naprawdę mają wizję czy widzenia, ale powiedzmy sobie szczerze, 99% ludzi, którzy twierdzi, że mówi do nich Pan Jezus, ma innego rodzaju problemy niż wizję Pana Jezusa, o tak powiedzmy. No i znowuż nie zadziałały procedury. Tak? Nie zadziałały z całego szeregu, no to jeszcze lepiej było widać w przypadku, znaczy ja mogę powiedzieć, że lepiej było widać, bo tą sprawę lepiej znam. W przypadku ojca Pawła M.
To znaczy momentów, w których można było powiedzieć stop, przegapiono i to nie potem, tylko przed tymi słynnymi wydarzeniami z roku 2000, kilkadziesiąt, tak? I teraz to nie chodzi o to, żeby zawsze wszystko przerywać i mówić stop, tylko żeby sprawdzić. No, Włodzimierz Ilicz-Lenin, który może w klubach Tygodnika Powszechnego w żadnym miejscu nie jest autorytetem, miał takie zdanie, które jest znakomite. Ufaj i kontroluj. A, tylko do tego trzeba nie tylko publicystyki, tylko do tego trzeba roztropności, wiedzy i odwagi. I dodatkowo, co też jest nie bez znaczenia, potrzeba rzeczywiście zgodności w episkopacie. Bo co z tego, że jest, że na przykład biskup Czaja przygotuje bardzo dobry dokument na jakiś temat, albo nawet w jednej z diecezji zakaże się głoszenia kazań. Jak we wszystkich pozostałych jest inaczej. I znowuż to jest specyfika. No, zarządzania. Tak, to jest oczywiście specyfika zarządzania kościołem w ogóle, no bo każdy biskup jest, jest królem słońca na swoim terenie, tak? Ale jeżeli tego nie zrobimy, to jakby żyjemy w rzeczywistości, która wymaga bardziej zdecydowanych reakcji. I ostatnia kwestia, i już naprawdę ostatnia z mojej strony, to jest fakt, że polski kościół na poziomie biskupów nie umie ze sobą dyskutować. Znaczy, ja oczywiście nie wiem, co się dzieje na tej zamkniętej sali. Bo być może na tej zamkniętej sali to niech po prostu, no jak to kiedyś byłem, pamiętam, z księdzem tutaj ze Szczecina na sesji w Tygodniu Filozoficznym na Kulu i on mówi do nas, już zostawiając historię osobistą, bo panów mówi, zobaczam, wygłaszał referat. Wygłaszał ojciec Mieczysław Albert Krąpiec, a pytania miał zadawać ojciec franciszkanin konwentualny, bardzo znany specjalista od Dunsa Szkota. I ojciec Iwo Zieliński. I ksiądz Szczyrba mówi do nas, a teraz rozsiądźcie się jak chłopstwo na gałęziach, będziecie oglądać pojedynek mistrzów. Więc być może polscy biskupi za zamkniętymi drzwiami tak właśnie ze sobą dyskutują. Wątpię, ale może. Natomiast na zewnątrz widać, że oni nigdy ze sobą nie dyskutują. To znaczy najgłupsza wypowiedź jednego biskupa w zasadzie nie spotka się z żadnym komentarzem drugiego. Najmądrzejsza również. No, efekt jest taki, że wszystkie te wypowiedzi po prostu są w powietrzu. No jak żaden nikt nic nie komentuje, no to wszystkie są tak samo wartościowe. To znaczy arcybiskup od proroka Adama i arcybiskup i biskup od naprawdę dobrej teologii dogmatycznej. No jakie ludzie mają, bardzo często, niektórzy mają, ale niektórzy nie mają. Jakie mają kompetencje, żeby ocenić, czy jak arcybiskup się powołuje na proroka proroka Adama, to on wie, co mówi? Czy nie wie? A na to wszystko nakłada się jeszcze rzeczywiście głęboko wcielany nam od wczesnego dzieciństwa. Pytanie, które otrzymałem od jednego z duszpasterstw akademickich, brzmiało, studenci się mnie pytają, panie Tomaszu, czy my możemy się nie zgadzać z biskupami? Ja mówię do nich, słuchajcie, a dlaczego mielibyście się zgadzać? Znaczy, jaki jest po... Oni mówią, no prawo kanoniczne. Ja mówię, słuchajcie, nie, sorry, ale w prawie kanonicznym nie ma punktu, który mówi, że ja się mam zgadzać z biskupami. Ale to jest efekt pewnego wychowania. My tak jesteśmy wychowywani. Jesteśmy wychowani też często w ten sposób, że jak ksiądz coś mówi na spowiedzi. I oczywiście to nie jest tak, że zawsze mam mówić, że mówi nieprawdę. Ale trzeba też dziecku powiedzieć, że może się zdarzyć, że w czasie spowiedzi usłyszy coś, co jest nieadekwatne i że wtedy trzeba przyjść no, dziecko do rodziców, a dorosły powinien iść do przełożonych owego księdza. No, w sąsiedniej parafii u mnie pani usłyszała na pokucie, że spowiadała się stosowania środków antykoncepcyjnych. Powiedziałbym, biorąc pod uwagę statystyki, przedmiot spowiedzi dość regularny. Co, jaką pokutę zadał jej ksiądz? Mówi do niej, musi pani zajść w ciążę jako pokutę. Dzięki Bogu ona zamiast zajść w ciążę poszła do proboszcza. I proboszcz poszedł do biskupa i ksiądz został wysłany na kursy doszkalające i przeniesiony do nowej parafii. No ale pamiętajmy, że nie wszyscy mieli mają sobie taką odwagę. Mogło się to skończyć zupełnie inaczej, bardzo głęboką traumą.
Sądzę, że podczas tej rozmowy wybrzmiało tak dość mocno, że tej odpowiedzialności za słowo nie da się wyegzekwować wyłącznie za pomocą jakichś trybunałów, ale że jako, że jesteśmy w Kościele, potrzebujemy również takiego spojrzenia metafizycznego na to zagadnienie. Dostałam sygnał, że to jest już moment, w którym musimy kończyć, że niestety pytania z sali już również nie będą miały okazji być zadane. Natomiast myślę, że zostało poruszonych wiele interesujących wątków i że być może na któreś z pytań, z którym Państwo tutaj przyszli, otrzymali Państwo mimo wszystko odpowiedź. Dziękuję.